Szanowni Państwo, minęła godzina 10. Wobec tego otwieram 16. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji, a szczególnie ciepło witam wszystkich dyrektorów naszych powiatowych szkół. Cieszę się, że z nami jesteście. Dzisiejsza sesja właśnie będzie dotyczyła również spraw oświatowych. Bardzo serdecznie witam pana komendanta Straży Pożarnej. Nie wiem, jest tak. Witam przedstawicieli związków zawodowych. Witam również serdecznie rodziców naszych uczniów. Witam serdecznie telewizję Bartsat. Witam serdecznie mieszkańców Bartoszyc i oczywiście radnych na czele z zarządem powiatu. Szanowni Państwo, sesja nasza jest transmitowana, czyli jest zapisywany obraz tej sesji, a to oznacza zgodnie z ustawą RODO, że Państwo, którzy jesteście na sesji, zgadzacie się na to, żeby Wasz wizerunek był upubliczniony. Jeśli ktoś nie zgadza się z tym faktem, to oczywiście może sesję opuścić. Jest to, co o czym mówię, jest to obowiązek mój, żeby o tym Państwa poinformować, dlatego że obowiązuje nas ustawa RODO, a wizerunek jest własnością każdego, jest dobrem osobistym, więc informuję Państwa wszystkich o tym, że coś takiego właśnie jest, że Wasz wizerunek będzie upubliczniony. Także zgoda Państwa na upublicznienie polega również na tym, że zostajecie na sesji. Ja już pozwolę sobie usiąść i rozpoczynamy procedowanie sesji. Na początek chciałbym stwierdzić prawomocność obrad, czyli inaczej mówiąc sprawdzić kworum, czy są wszyscy. Dlatego bardzo proszę o kliknięcie w swoich komputerach kworum. Proszę pan starosta. Panie przewodniczący, ja zgłaszam awarię sprzętu i będę głosował po prostu albo ręcznie, albo pani i będę dyktował, co dobrze. Jakieś moje zdanie po prostu. Czy ktoś jeszcze taką awarię? Na razie pan Hilmanowicz i pan... Dobrze. To w takim razie bardzo proszę, ci co mogą, to niech sobie nacisną tą zakładkę kworum. I stwierdzam, że pan Robert Pająk jest, pan Kurach Wiesław też, nie ma go w tej chwili, ale on dojdzie. Pan Nadolny Jan jest, bo zgłosił, pan Przybysz Marcin jest. Stwierdzam, że w tej chwili na sali jest 16 radnych, a to oznacza, że Rada może podejmować wszystkie decyzje prawomocnie. Czyli stwierdzam, że kworum jest. I ustalenie porządku obrad naszej dzisiejszej sesji. Porządek obrad wszyscy Państwo dostali. I chciałbym teraz zadać pytanie, czy są uwagi do porządku obrad. Proszę pan starosta. Może to będzie lepiej słychać. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja w imieniu Zarządu Powiatu chciałem zgłosić zmianę, znaczy wprowadzić pod obrady dzisiejszej sesji projekt uchwały dotyczący zmian w uchwale w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2019 roku. My to wczoraj na komisji omawialiśmy, ale jest też z nami pani dyrektor Brygida Adamaitis. Gdyby były jeszcze jakieś potrzebne wyjaśnienia, to jesteśmy w stanie udzielić. Chciałbym, żeby ta uchwała była głosowana w punkcie L. Tak. Okej. Okay. Ja myślę, że wczoraj radni na komisji omawiali tę uchwałę. I pytań, nie widzę, żeby ktoś miał pytania do pani Brygidy Adamaitis, czyli przyjmuję ten wniosek. Zgłaszał się również pan
radny Olejnik Mirosław. Tak. Panie Przewodniczący, 17 października wysłałem Panu wniosek Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, który dotyczył poszerzenia porządku obrad. No wydawało mi się, że Pan ten wniosek odczyta i ewentualnie podda go pod głosowanie. Tak, mam go w ręku. No to nie wiem, czy ja mam teraz to zgłosić. Wydaje mi się, że to ten wniosek został zgłoszony. Właśnie za chwilę chciałem o tym powiedzieć. Także aha, dobrze, poczekam. Otóż, tak jak już Pan Radny Olejnik powiedział, 17 października wpłynął wniosek Klubu Radnych Koalicja Obywatelska. Wniosek dotyczył rozszerzenia porządku obrad o punkcje, o takie punkty. Informacja Zarządu Powiatu w sprawie zmian w arkuszach organizacyjnych szkół powiatowych. Informacja przedstawicieli Rady Rodziców i Dyrektorów Szkół Powiatowych w sprawie realizacji zadań oświatowych w świetle aktualnych arkuszy organizacyjnych oraz dyskusja z udziałem zaproszonych gości, przedstawicielami rad rodziców oraz dyrektorami szkół podległych naszemu powiatowi. Otóż wniosek ten wpłynął zbyt późno, żebym go wprowadził do porządku obrad tak od razu. Wniosek ten był przedstawiony zarządowi powiatu. Zarząd powiatu wydał też opinię na temat tego wniosku i zarząd powiatu stwierdził, że ten wniosek jest niezasadny w tym sensie, że te właśnie punkty, o których mowa w tym wniosku, one jakby zawierają się w całym bloku oświatowym, który się znajduje w punkcie 6 porządku obrad, gdzie jest informacja pana dyrektora Krzysztofa Karolewskiego i tam będą te informacje oraz informacja pana pełnomocnika, pana starosty, pana Grzegorza Monkiewicza, który również będzie o tych sprawach mówił. W związku z tym ja oczywiście ten wniosek poddam pod głosowanie, bo muszę go poddać pod głosowanie za chwileczkę i w związku z tym proponuję, to jest moja propozycja dla wnioskodawców, aby zrezygnować z dalszego procedowania tego wniosku, ale to już jest decyzja panów. Także tyle, proszę pana radny. Panie przewodniczący, po pierwsze to nie zarząd ustala porządek obrad, tylko rada, więc proszę to... Oczywiście podtrzymujemy ten wniosek. Ale dlatego mówię, że poddam zarząd to pod głosowanie. Może mieć odmienne zdanie, no bo rzeczywiście tutaj zarząd musiałby przygotować się do tego punktu. Po drugie, w odpowiedzi na mój wniosek wcześniejszy o zwołanie nadzwyczajnej sesji, pan przewodniczący odpowiedział, że rzeczywiście to co teraz, że te wszystkie punkty będą ujęte w sesji, na najbliższej sesji, która przecież będzie oświatowa. Więc a gdzie jest dyskusja, gdzie jest omówienie, gdzie jest wystąpienie dyrektorów szkół? Proszę państwa, jeżeli mamy sesję na przykład, nie wiem, o drogach, dyrektor dróg, mówiąc, pan Karol Łomecki przedstawia całą analizę dróg. Jeżeli mamy blok rolniczy, blok rolniczy, gdzie tam oczywiście w budżecie powiatu o rolnictwo nie jest jak gdyby za bardzo, nie ma za dużo środków na sprawy rolnicze. Przyjeżdżają przedstawiciele różnych agencji rolnych, przedstawiają różne analizy dotyczące rynku rolnego, sprzedaży i tak dalej. I bardzo dobrze, bo są ludzie, którzy to interesuje. My mamy oświatę, której budżet jest prawie połową budżetu całego powiatu. Nie ma punktu, żeby dyrektorzy mogli się wypowiedzieć. Nie ma analizy starosty dotyczącej arkusza organizacyjnego. Nie ma tych punktów, które ja tu zawarłem. To jest po prostu jakaś... Troszeczkę pan się dlatego ja wnoszę ja się pan o to, sprawdzą, żeby te dlatego, wszystkie punkty dlatego też, że te wszystkie punkty są zapisane w sprawozdaniu, które przedstawi pan Karolewski, pan Grzegorz. A gdzie jest dyskusja, panie przewodniczący? A gdzie jest wystąpienie dyrektorów szkół? Tych, którzy mogą nam Przedstawicielem dyrektorów szkół jest pan Karolewski. No możemy tak się bawić w dobrze, taką to cenzurę, w takim razie, ale chyba nie o to chodzi. Panie radny, poddamy ten wniosek oczywiście pod głosowanie i zobaczymy, jak rada zdecyduje. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski dotyczące porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie wniosek pana starosty o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący PCPR-u, powiem tak ogólnie, prawda, w treści, w jakiej wypowiedział pan starosta. Kto jest za
tym wnioskiem, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał. Więc stwierdzam, że wszyscy radni, z wyjątkiem jednego nieobecnego, są za przyjęciem tego punktu do porządku obrad. I teraz poddaję pod głosowanie wniosek Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego następujących punktów. Informacja Zarządu Powiatu w sprawie zmian w arkuszach organizacyjnych szkół powiatowych, informacja przedstawicieli Rady Rodziców i Dyrektorów Szkół Powiatowych w sprawie realizacji zadań oświatowych w świetle aktualnych arkuszy organizacyjnych i dyskusja z udziałem zaproszonych gości, czyli przedstawicielami rad rodziców oraz dyrektorów szkół podległych naszemu powiatowi. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. W bloku oświatowym. Tak. Czekamy na panel głosowania. I już. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku Klubu Radnych Koalicja Obywatelska? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Stwierdzam wobec tego, że za głosowało 7 radnych, 8 radnych głosowało przeciw, 1 radny się wstrzymał, 1 radny nieobecny. Stwierdzam, że Rada odrzuciła wniosek Klubu Radnych Koalicja Obywatelska. Jeszcze jakiś wniosek do porządku obrad? Tak. Proszę bardzo. Tak na marginesie, dziwię się nauczycielom, którzy są w Radzie, którzy głosowali przeciw, ale to jest mój komentarz. Ale wniosek jest taki, żeby w związku z tym, że... Ale wniosek do porządku obrad, przepraszam, tak. Panie Radny, wniosek do porządku obrad został już to i zakończony. Inny wniosek, kolejny. Ale to trzeba było w odpowiednim czasie zrobić. Już skończyliśmy procedowanie. Ja pytałem wyraźnie, czy są jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad. Ale to trzeba było wtedy, kiedy o to pytałem. Cały czas procedujemy nad porządkiem obrad. Panie Przewodniczący, proszę bardzo, jaki pogubił? Wniosek? Słucham pana. Wniosek jest taki, skoro zabroniliście, żeby rodzice mogli wysłuchać z Bartoszyc, żeby nauczyciele mogli się wypowiedzieć, rodzice. Wniosek jest taki, żeby przedstawiciele rad rodziców, którzy tu są obecni, którzy są oczywiście chętni, mogli zabrać głos po bloku właśnie oświatowym. Zwłaszcza chodzi mi o przedstawicieli Rady Rodziców zespołu Szkoły Żeromskiej. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem. Pan starosta prosił o głos. Szanowni Państwo, tutaj nie zostało jeszcze dopowiedziane, bo pan Olejnik, że tak powiem, wchodzi w słowo panu przewodniczącemu, że o tych kwestiach będziemy sobie rozmawiali spokojnie w sprawach różnych. Chcemy sesję doprowadzić do końca, ponieważ blok oświatowy polega tutaj na tym głównie, że jest przekazywana informacja do nas wszystkich z działalności naszej oświaty. W związku z czym, Szanowni Państwo, no poczekajcie, bądźcie cierpliwi i rodzice, i wszyscy inni. Wysłuchacie tego, co my tu mamy do powiedzenia, co my stwierdziliśmy, co stwierdził zespół, który pracował nad tym ponad 3 miesiące. I dopiero wtedy w tych sprawach różnych będziemy sobie mogli chwilę podyskutować, albo i dłużej. To będzie też od Państwa zależało. Przy czym tutaj w naszych założeniach jest oczywiście przekazanie Państwu informacji i jednocześnie jakby z Waszej strony, jeżeli jesteście tacy aktywni, oczekujemy no, pomysłu na rozwiązanie sytuacji finansowej w naszej oświacie. Więc poczekamy sobie do tego, co my Państwu przedstawimy, poczekamy na Wasze propozycje, zobaczymy z jakimi Wy propozycjami tutaj do nas wyjdziecie, bo póki co w skali kraju takich możliwości nikt nie przedstawił, więc jeżeli Bartoszyce okażą się pierwszymi no, w tej kwestii i uzdrowimy oświatę w powiecie bartoszyckim, a może potem i dalej, to będziemy z tego powodu bardzo usatysfakcjonowani. Dlatego też ja proponuję, żebyśmy porządek obrad realizowali normalnie, a całą sprawę dotyczącą pytań i odpowiedzi pozostawili na sprawy różne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec tego przystępujemy do
przegłosowania porządku obrad. Kto... Może jeszcze wniosek przegłosuje pan przewodniczący. Żeby... No dobrze. Niech będzie. Kto z panów radnych jest za wnioskiem pana radnego? Ale to on dokładnie brzmiał tak, jak ja mówiłem, tak? Że w sprawach różnych... Z bloku oświatowym. No jaki jest sens rozmawiać za dwie godziny? Rozumiem, że to jest wniosek dotyczący, żeby rodzice zabrali głos w bloku oświatowym. Oczywiście, tak? Oczywiście w bloku oświatowym. No jaki jest, ja jeszcze nie spotkałem takiej sytuacji, żeby w jakimś bloku, na przykład, co podawałem przykład rolnym, dyskusja była na koniec w sprawach różnych. To jest jakiś ewenement, proszę państwa. Proszę pan radny. Ale szanowni państwo, mamy porządek obrad. Realizujemy ten porządek obrad. Podjęcie uchwał w sprawach, które tutaj są, nastąpi w bardzo krótkim czasie. I wtedy całą resztę będziemy mogli poświęcić na uchwałę, na dyskusję w sprawach różnych, na dotyczącą właśnie tego bloku oświatowego. Tu nigdzie nie jest przewidziana żadna dyskusja dzisiaj z rodzicami, żadna debata. Realizujemy dokładnie to, co musimy zrealizować. Czyli informacje w bloku oświatowym na temat oświaty. I tak to będzie. Jeżeli, panie przewodniczący, mamy głosować cały porządek obrad w takiej kolejności, to zróbmy to, tak? Tak właśnie chcę. Ale zrobić. Ja chciałbym dopytać pana sprawozdawcę. Nie udzieliłem panu głosu. Poproszę. To poproszę o głos. Słucham. Czy ja dobrze zrozumiałem? To znaczy, że rodzice, dyrektorzy ewentualnie, jak będą chcieli oczywiście zabrać głos, będą mogli zabrać głos w sprawach różnych, tak? Dokładnie tak. Tak, panie przewodniczący? Powiedzmy tak. W bloku oświatowego. Zresztą jak będą chcieli zabrać w innych kwestiach, mają prawo do tego, bezwzględnie. Dobrze, czyli co, głosujemy czy nie głosujemy, Robert, tak? Czy podtrzymuje pan wniosek? Nie. Wolałbym, żeby to było w bloku oświatowym, ale... Dobrze, to w takim razie przystępujemy do głosowania. Przegłosowania porządku obrad. Porządku obrad z wnioskiem pana starosty, który został przez panów radnych przyjęty, czyli łącznie z punktem L, żeby to było jasne. Otóż kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Nie to głosowanie. Udzielenie przedstawicielom. Nie. Tak, bardzo proszę, żeby... No musimy poczekać. To są techniczne sprawy, które czasami nas troszeczkę przerastają jeszcze. Ale mamy bardzo sprawną obsługę, także damy radę. O, głosowanie w sprawie ustalenia porządku obrad. Kto z panów radnych jest za tym zaproponowanym porządkiem obrad łącznie z wnioskiem pana starosty. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Otóż stwierdzam, proszę państwa, że 10 osób głosowało za, 7 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad z wnioskiem pana starosty. Przechodzimy do punktu 4 wobec tego. Przyjęcie protokołu obrad 15 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeśli nie usłyszę żadnych wniosków i pytań, stwierdzę, że Rada przyjęła ów protokół bez odczytywania. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada protokół z obrad 15 sesji Rady Powiatu przyjęła. Przechodzimy do punktu 5. Punkt 5 brzmi: informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu proszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie właśnie tej informacji. Bardzo proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 15 a 16 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 26 września a 25 października 2019 roku. W powyższym okresie czasu Zarząd obradował na 4 zwykłych posiedzeniach. To jest w dniu 30 września oraz 8, 15 i 22 października bieżącego roku, na którym podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 32/93/2019
z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu na temat zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych. Pozytywna opinia tutaj dotyczy zaliczenia odcinka drogi wewnętrznej położonej w obrębie Wielochowo na terenie gminy Lidzbark Warmiński do kategorii dróg powiatowych. Uchwała nr 32/94/2019 z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych. I tutaj ta przedmiotowa uchwała również opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg powiatowych przedłużenia ulicy Szwoleżerów w Lidzbarku Warmińskim. Uchwała nr 32/95/2019 z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2029 rok. Powyższa uchwała wprowadza zmiany na podstawie decyzji wojewody poprzez zmiany w planach dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu. Uchwała nr 32/96/2019 z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2020-2029 powinno być. Poprzez zmianę dochodów i wydatków w budżecie powiatu dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała nr 32/97/2019 z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. I przedmiotową uchwałą zostali upoważnieni starosta i wicestarosta do podpisania w imieniu powiatu umowy na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 milionów złotych. Uchwała nr 32/98/2019 z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym starostwa. I tutaj przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poprzez utworzenie Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Uchwała nr 32/99/2019 z dnia 30 września bieżącego roku w sprawie powołania Komisji do spraw ewidencji domków letniskowych. I tu, Szanowni Państwo, do przeprowadzenia tej inwentaryzacji domków letniskowych stanowiących zabudowę nieruchomości o powierzchni prawie 2 hektary, 1,93 hektara, położonej w Wilimach, gmina Biskupiec, będącej własnością powiatu bartoszyckiego, ograniczoną ustanowieniem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Szpitala Powiatowego w Bartoszycach celem ujawnienia niezaewidencjonowanych domków w ewidencji szpitala. Została powołana 5-osobowa komisja, która przeprowadzi inwentaryzację domków w terminie do dnia 30 listopada bieżącego roku. Uchwała nr 33/100/2019 z dnia 08 października bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. Zmiany dokonano na podstawie decyzji wojewody w planach dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, a także przeniesienia wydatków rzeczowych między paragrafami. Uchwała nr 33/101/2019 z dnia 8 października bieżącego roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2019-2029. Poprzez zmianę dochodów i wydatków w budżecie powiatu dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała nr 34/102/2019 z dnia 15 października bieżącego roku w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale zarządu w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację projektowanego przyłącza cieplnego do projektowanego obiektu Komendy Policji. Zmiana dotyczy tutaj punktu 7 w paragrafie 1, który otrzymuje brzmienie: wejście z robotami na teren działki nr 234/11 będzie możliwe po ustanowieniu w formie aktu notarialnego służebności przesyłu. Uchwała nr 35/103/2019 z dnia 22 października bieżącego roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi też do kategorii dróg gminnych. I tu na wniosek burmistrza Sępopola zaopiniowany został pozytywnie ten wniosek, a dotyczy drogi wewnętrznej na terenie miasta. Uchwała nr 35/104/2019 z dnia 22 października bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości będących w użytkowaniu szpitala. I ta uchwała dotyczy pomieszczeń o powierzchni 167,95 m2 znajdujących się na parterze budynku z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i serologicznej. Umowa dotyczy 5 lat, począwszy od 1 stycznia 2020 roku.
Dyrekcja szpitala oświadcza, że przedmiotowe pomieszczenia są czasowo zbędne na prowadzenie i realizację zadań statutowych jednostki. Szpital przeprowadzi konkurs na udzielenie świadczeń w tymże zakresie wraz z dzierżawą pomieszczeń. Ponadto Zarząd Powiatu na wszystkich posiedzeniach między sesjami omawiał i rozpatrywał wnioski do projektu budżetu na rok 2020 wniesione przez mieszkańców powiatu, państwa radnych oraz samorządy gmin, które dotyczyły przebudowy i remontów dróg powiatowych. Już wcześniej informowałem Wysoką Radę, że powiat bartoszycki podpisał umowy z wojewodą warmińsko-mazurskim na dofinansowanie zadań drogowych w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych na realizację następujących inwestycji. Ta pierwsza przebudowa drogi powiatowej nr 1380 N Dęby Toprzyny. Druga to jest przebudowa drogi powiatowej 1956 N tutaj miejscowość Kowalewo-Łędławki, a głównie miejscowość Grzęda. Też tam podana pierwsza wartość to 12 246 456 zł całość i druga to jest 2 364 tysiące złotych. I trzecia ta inwestycja to jest remont mostu drogowego przez rzekę Elmę na drodze powiatowej numer 1354 N Glądy Pieszkowo-Tolko w miejscowości Piaseczno o wartości 496 882 zł. Również już informowałem Państwa Radnych o złożeniu w sierpniu wniosków do drugiego naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację poniższych zadań. Po pierwsze, przebudowa drogi powiatowej 1354 N. Tam od skrzyżowania do drugiego skrzyżowania, to są tam wymienione, Państwo macie u siebie. Długość tej drogi to 4000 metrów, czyli 4 km mniej więcej o wartości 7 386 392 zł. I przebudowa drogi powiatowej 1390 N, też o długości ponad 4,5 km o wartości 7 897 405 zł. I rozbudowa drogi powiatowej 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej o wartości 6 702 384 zł. Podpisane umowy na dofinansowanie zadań z naboru kwietniowego pokazuje, że wsparcie finansowe jest na poziomie 50%, z czego oczywiście na co ubolewamy bardzo, całkowitej wartości inwestycji, co powoduje konieczność zabezpieczenia no, takich bardzo dużych, niebagatelnych środków finansowych na realizację tych zadań po stronie wydatków własnych. Z wielu źródeł wynika, że wysokość dofinansowania zadań złożonych w naborze sierpniowym będzie również na podobnym niestety poziomie. Mówię niestety, bo powiaty miały otrzymywać dofinansowanie na poziomie minimum 70%. Były takie umowy wstępne. Okazało się, że mamy tylko 50%, więc nie wiemy, jak będzie wyglądała nasza sytuacja finansowa i na ile będziemy mogli sobie pozwolić na te właśnie nowe drogowe inwestycje. Zakładany okres realizacji planowanych inwestycji obejmuje lata 2019-2020. W przypadku wniosków, dla których podpisana już została umowa o dofinansowanie, oraz 2020-2021 dla wniosków złożonych w sierpniu bieżącego roku. I mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu Bartoszyckiego wystąpił do samorządów gminnych, na których terenie realizowane będą inwestycje drogowe, o wsparcie finansowe na poziomie około 20% wartości inwestycji. Chodzi tutaj o to, że te 50%, które przypadałoby powiatowi, chcemy podzielić na również na dwie części, czyli 25% z tych 50% partycypowałyby w tym momencie gminy. Pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego w zabezpieczeniu wkładu własnego jest kluczowa w aspekcie podjęcia przez powiat bartoszycki decyzji o realizacji tych przedmiotowych zadań. Brak pomocy finansowej gmin powiatu bartoszyckiego może spowodować rezygnację z realizacji części tych inwestycji, a wynika to po prostu ze zdolności finansowych, jakie posiada powiat. Należy mieć świadomość, że środki finansowe pozyskane przez powiat na realizację zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych są tak naprawdę jedyną naszą szansą na realizację tych zamierzeń w najbliższym czasie. Szanowni Radni, Szanowni Państwo, na wszystkich posiedzeniach Zarząd Powiatu omawiał i rozpatrywał sprawy związane z funkcjonowaniem oświaty. Jeden z punktów dzisiejszego porządku obrad jest poświęcony właśnie temu tematowi, a prelegenci przedstawią Wysokiej Radzie szczegółowe sprawozdania i będą udzielać odpowiedzi. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się również sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji.
i dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście. Ja chciałbym jeszcze przywitać jednego gościa, który właśnie przybył do nas. Serdecznie witamy na naszej sesji pana radnego Sejmiku Wojewódzkiego, pana Marcina Kazimierczuka. Serdecznie witamy. Proszę państwa, przechodzimy wobec tego do owego bloku oświatowego, o którym tak dzisiaj głośno. Blok oświatowy to są cztery punkty, czyli nabór uczniów do szkół podległych powiatowi bartoszyckiemu, wyniki egzaminów maturalnych w poszczególnych szkołach i sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok 2018-2019. I te trzy punkty omówi pan Krzysztof Karulewski, dyrektor powiatowego zespołu administracji oświaty. Oraz sytuacja finansowa w oświacie. Ogólnie ten punkt omówi pełnomocnik pana starosty do spraw oświatowych, pan Grzegorz Mąkiewicz. Dlatego bardzo proszę pana dyrektora Krzysztofa Karulewskiego o zabranie głosu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak co roku w październiku przedstawiliśmy Państwu pisemnie informacje o sprawach, które wynikają z przepisów prawa oświatowego. Otóż w prawie oświatowym wyraźnie jest podane, że do końca października organ prowadzący zarząd powiatu w tym przypadku przedstawia Państwu informacje w dwóch najbardziej istotnych sprawach, to znaczy taką informację o wynikach egzaminów zewnętrznych i w tym przypadku przedstawiliśmy Państwu to, co oferuje nam OKE, czyli Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, to znaczy wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki egzaminu po szkole podstawowej. Niestety wyniki egzaminów zawodowych nie są dostępne w OKE, ale są na sali dyrektorzy, gdyby Państwo chcieli szczegółowych pytań, więc można wtedy ten temat uzupełnić. Drugą taką informacją, którą musi przedstawić zarząd powiatu Państwu w wymaganym terminie, jest informacja o tak zwanym nadzorze pedagogicznym. Chcę Państwu przypomnieć, nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi pełni warmińsko-mazurski kurator oświaty w naszym województwie i z informacji pozyskanych od dyrektorów szkół zrobiliśmy takie zestawienie, w którym macie Państwo podane wszelkie kontrole przeprowadzone w jednostkach w roku poprzednim. Tradycyjnie do tych informacji dołączamy informacje na temat naboru do klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych. One są Państwu podane w formie tabeli. Chciałem tutaj uzupełnić informacje. Otóż jak pamiętacie Państwo, no, zarząd powiatu już praktycznie w marcu, nawet chyba wcześniej, zajmował się sprawami naboru, określił plan tego naboru. Chcę Państwu powiedzieć, że faktyczny nabór, a więc to, co tam wynika z tych naszych tabel, jest o około 150 uczniów mniejszy niż nabór planowany. No, w związku z tym musieliśmy to dostosowywać na bieżąco do sytuacji w poszczególnych placówkach. Te 150 uczniów najpewniej podjęło naukę w innych szkołach regionu, ale też w innych szkołach poza regionem. 150 uczniów to jest, proszę Państwa, 5 oddziałów.
Nie wiem, czy jest sens, gdybym ja czytał teraz to wszystko, co Państwo otrzymali pisemnie, bo to są dane statystyczne. Informacja została przedstawiona w terminie, więc myślę, że mieli Państwo okazję się z nią zapoznać. Jeśli jakieś uwagi do tej informacji Państwo macie, to ewentualnie jestem w stanie, albo i nie, uzupełnić to. Jak prosimy, może tak ogólnie jednak pan dyrektor jednak niech powie. Bardzo ogólnie. Więc jak może zacznę. Od nadzoru pedagogicznego. Tych kontroli w tym roku nie mieliśmy za wiele, aczkolwiek prawie we wszystkich placówkach te kontrole się odbywały i tak jak Państwo widzicie, we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych odbywały się kontrole doraźne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć i poza zajęciami oraz realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych. Takie kontrole były w Liceum Ogólnokształcącym Stefana Żeromskiego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i w Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim. Jeśli chodzi o Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, to dość istotna kontrola. Kontrola doraźna w sprawie zgodności z przepisami prawa oświatowego wydawanych procedur wydawania orzeczeń i opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dwie jednostki w tym roku były się bez kontroli. To był specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Bartoszycach. Może dlatego, że w ubiegłym roku miał tych kontroli całe mnóstwo i Młodzieżowy Dom Kultury. Ponadto w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, poza kontrolą, o której mówiłem, mieliśmy jeszcze monitorowanie kształcenia kompetencji kluczowych, które było przeprowadzane przez wizytatorów Kuratorium Oświaty z Delegatury w Elblągu. Ewaluacja problemowa oraz ocena pracy dyrektora. Także w ten sposób przedstawiały się prace nadzoru pedagogicznego w jednostkach oświatowych. Jeśli chodzi o komentarz do sprawozdania, informacji o wynikach egzaminów. Proszę Państwa, wydrukowałem Państwu i przedstawiłem Państwu informację dość taką obszerną. Ona jest przygotowywana oczywiście przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Zupełnie świadomie, nie po to, żeby Państwu jakby zapełnić skrzynki na Waszych laptopach, ale po to, żebyście mieli porównanie, jak wypadły nasze szkoły w porównaniu ze szkołami, innymi szkołami w województwie warmińsko-mazurskim. Gdybyśmy teraz popatrzyli na zdawalność, bo chcę powiedzieć, że są to wyniki określające zdawalność egzaminu. Tu można dyskutować, czy jest to wielkość, która jakby ocenia, czy pozycjonuje szkołę w jakiejś tam hierarchii, bo zdawalność jest tylko liczbą określającą, jaki procent przystępujących do egzaminu ten egzamin zdał. Gdybyśmy chcieli bardzo precyzyjnie to określić, ale na przykład jakość kształcenia, no to musielibyśmy tutaj przeprowadzić dużo szersze analizy, między innymi przeprowadzić ewaluację tych wyników. Trzeba byłoby odnieść się do tak zwanego stanu na wejściu, porównać to z wynikami. No ale takie dane są też dostępne w internecie i jeśli ktoś będzie bardziej zainteresowany, można takie dane odszukać i dla wszystkich naszych szkół. Tak zwane EWD, w skrócie można wpisać tylko w wyszukiwarkach EWD
odnaleźć nasze szkoły i porównać to ze szkołami w województwie lub w kraju. Co do zdawalności, jak Państwo zauważyli, nasze szkoły plasują się gdzieś na poziomie średniej wojewódzkiej, powiat jako całość, nawet chyba w tej pierwszej połowie szkoły, część. Te wyniki są zróżnicowane, jak Państwo widzieliście. Niektóre ze szkół osiągają bardzo wysoką zdawalność, to jest zdawalność ponad 90%, inne trochę niżej. No ale mówię, też trudno jest oceniać szkołę tak bezwzględnie, tu trzeba wiele innych czynników brać pod uwagę. Możecie Państwo to właśnie zobaczyć. Podobnie zresztą wygląda sytuacja z wynikami egzaminów po szkole podstawowej. W naszym przypadku dotyczy to tylko jednej szkoły, szkoły podstawowej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Bartoszycach. No i przejdę jeszcze może krótko do naboru. Tak jak wspomniałem, planowaliśmy, że przyjmiemy ponad 900 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, a przyjęliśmy niestety niewiele, ponad 800 dokładnie, 399 i 366, tak to jest niecałe 800, 765, tak, 765, 920, ile dobrze pamiętam, ta liczba planowana była, więc tak jak powiedziałem, około 150 uczniów. Co jest istotne tutaj? Istotne jest, no bo ten nabór był bardzo trudny. On trwał praktycznie do końca sierpnia. Związany był z tym całym zamieszaniem nie tylko w naszym powiecie, ale w całym kraju, bo śledziliście Państwo informacje i wiecie, jak to wyglądało. Dlatego też na bieżąco zarząd powiatu, praktycznie no, co drugi zarząd, a nawet na każdym zarządzie zajmował się naborem. I dla mnie wydaje mi się, że najistotniejsze jest to, że ten nabór udało się zamknąć i udało go się zamknąć za bardzo przyzwoitym wynikiem. To znaczy niechętnie o tym mówię, proszę Państwa, no ale niestety taka jest rzeczywistość. Oświata z jednej strony, to oświata w naszym powiecie, to wiele sukcesów. Wystarczy otworzyć dzisiejszego Gogońca Bartoszyckiego i 3 czy 4 artykuły to są artykuły poświęcone sukcesom uczniów naszych szkół. Ale z drugiej strony mamy, proszę Państwa, bezwzględną ekonomię, finanse i tu niestety no, trzeba tego też się trzymać, więc z punktu widzenia ekonomicznego to, co najważniejsze, to to, że udało się zrobić nabór ze średnią prawie, znaczy ponad 29 uczniów na jeden oddział, co w pewnym sensie gwarantuje, i znowu użyję słowa, którego nie chciałbym używać, powiem, że jest to czysty kolokwializm, opłacalność tworzenia oddziałów. No ale tak jak powiedziałem, tutaj ekonomia też jest niestety jednym z czynników bardzo ważnych w przypadku oświaty i to jest dość istotne, że te nabory w ten sposób się odbyły. To myślę, Panie Przewodniczący, że chyba na tyle. No, dziękuję bardzo. Poproszę teraz może Pana Grzegorza. A tak, proszę bardzo. Panie Dyrektorze, ja mam takie pytanie odnośnie oświaty. Jaka liczba uczniów jest we wszystkich naszych skala w naszych szkołach i jakie zatrudnienie jest nauczycieli, obsługi? Dobrze, no mogę się tutaj mylić o kilka osób, ale jeśli chodzi o wszystkich uczniów, w szkołach ponadgimnazjalnych mamy ponad 1800 uczniów. 1813 bodajże, ile pamiętam. Do tego dochodzą uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Mamy 160 wychowanków, o ile dobrze pamiętam, i 48 wychowanków w internacie. Nauczycieli zatrudnionych, nie wiem, podam może w etatach, bo to tak
to jest około 250 etatów nauczycielskich. Jeśli chodzi o administrację obsługi, w tej chwili to jest około 100 etatów administracji obsługi. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę teraz pana Grzegorza Monkiewicza o przedstawienie sytuacji finansowej w oświacie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W drodze sprostowania Przewodniczący Zespołu do Spraw Oświaty i nie sytuacja oświaty, finansowa oświaty w ogóle, tylko sprawozdanie z prac zespołu, który pracował w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Zespołu doradczego do spraw oświaty powołany przez Pana Starostę zarządzeniem z dnia 28 marca na okres 3 miesięcy. Zespół obradował w składzie czteroosobowym. Oprócz mnie w tym zespole była pani Teresa Śliwczyńska, skarbnik powiatu, pan Michał Zaworski, audytor i pan Krzysztof Karolewski, dyrektor powiatowego zespołu administracji oświaty. W ramach swoich prac, które obejmowały szereg spotkań z dyrektorami i placówkami szkół i placówek powiatowych, ja postaram się skrócić, dlatego ja będę korzystał z tekstu, żeby to było maksymalnie skondensowane. Zarówno grupowych, jak i indywidualnych, a także spotkań wewnętrznych samych członków zespołu, również z udziałem panów starostów, zespół doradczy skupił się właściwie na trzech obszarach, jeżeli chodzi o wtedy ocenę sytuacji oświaty w tamtym czasie. Zapoznaliśmy się z działalnością finansową i organizacyjną jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat bartoszycki. Również próbowaliśmy nakreślić ramy i propozycje rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych, które zaspokajając wyznaczane zakładane cele oraz potrzeby określane m.in. w przepisach prawa oświatowego umożliwiłyby w najbliższej perspektywie, ale też w następnych latach zoptymalizowane i sprawniejsze funkcjonowanie jednostek w ramach uchwalanych budżetów. I określenie też, a następnie wdrożenie rozwiązań, które mają na celu w głównej mierze optymalizację wydatków placówek oświatowych, mając przy tym względzie na również złożoność organizacyjną szkół i placówek, wielość i różnorodność pełnionych zadań, uwarunkowania wewnętrzne, obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa oświatowego oraz inne indywidualne czynniki determinujące funkcjonowanie naszych placówek. Na spotkaniach zespołu dyrektorzy w sposób rzeczowy i wyczerpujący przedstawili sposób organizacji zarządzanych przez siebie szkół i placówek, rodzaj i zakres realizowanych zadań, potrzeby bieżące i okresowe oraz stan budżetów, stopień ich realizacji oraz zapotrzebowanie na środki finansowe do końca roku kalendarzowego. Przedstawili także aktualny stan zatrudnienia zarówno kadry pedagogicznej, jak i administracyjno-obsługowej, odpowiednio go uzasadniając na tamten moment. Zaproponowali również podjęcie konkretnych działań, m.in. w zakresie pozyskiwania dodatkowych dochodów, zmniejszania liczby godzin wybranych zajęć, redukcji niektórych etatów stanowisk, optymalizacji polityki zatrudnienia oraz przedstawili działania podjęte już do tej pory w swoich placówkach wcześniej, które przyniosły w ich placówkach oszczędności, ale również dodatkowe dochody. To załączyłem w załączniku numer 1 do pana starosty. Te wszystkie propozycje dyrektorów i no, tam są też takie dane wrażliwe dotyczące osobowe, więc tu nie chciałbym ich prezentować wszystkim. Chcę podkreślić, że wszystkie koncepcje i wprowadzane rozwiązania były wynikiem rozmów z dyrektorami, podczas których szukano i wypracowywano wspólne rozwiązania uwzględniające każdorazowo zarówno zadania poszczególnych placówek wynikające z prawa oświatowego, jak i stopień złożoności organizacyjnej oraz uwarunkowania wewnętrzne szkół i placówek. Członkowie zespołu nie narzucali gotowych rozwiązań, tylko w drodze konsensusu przyjmowali rozwiązania proponowane przez dyrektorów, oczywiście z różnymi mniejszymi lub większymi korektami sugerowanymi przez zespół, bo taka była między innymi rola tego zespołu. Dyrektorzy, którzy znali swoje placówki i są odpowiedzialni za organizację pracy i realizację zadań ustawowych, mogli właśnie w sposób najbardziej trafny wskazać te obszary, w których przyjęte działania optymalizacyjne poprawiłyby w perspektywie kondycję finansową placówek i usprawniły ich funkcjonowanie w ramach uchwalonych budżetów, a nie powodowałyby przy tym zaburzeń, a czy wręcz dezorganizacji zarządzanych przez siebie szkół i placówek. Niemniej jednak warto właśnie w tym miejscu zaznaczyć, że zespół podjął swoje zadania wspólnie z dyrektorami szkół i placówek w określonym momencie zarówno roku kalendarzowego, budżetowego, jak i szkolnego.
Trzeba też pamiętać, że budżety szkół i placówek funkcjonują jako część, znacząca część całości, jaką jest budżet całego powiatu, z określonymi w artykule 4 ustawy o samorządzie powiatowym zadaniami publicznymi o charakterze ponadgminnym. I jest to katalog naprawdę, jak Państwo tutaj doskonale wiedzą, obszerny. Budżety jednostek zostały uchwalone z końcem grudnia 2018 roku, a rok szkolny, który zaczął się 1 września 2018 roku, kończył się 31 sierpnia 2019 roku. W związku z powyższym nie było możliwości wprowadzania zmian w projektach organizacyjnych szkół i placówek i większość z nich zaplanowano na nowy rok szkolny 2019-2020. Warto również tutaj podkreślić, że poszczególne typy szkół powiatowych funkcjonują, czy placówek, funkcjonują w określonych cyklach kształcenia, 3-4-letnich, a od tego roku 3-4-5-letnich. Natomiast w ośrodku szkolno-wychowawczym mamy jeszcze oddział przedszkolny, szkołę podstawową, wcześniej 6-letnią, gimnazjum, teraz 8-letnią dla uczniów z różnymi typami niepełnosprawności, 3-letnie szkoły branżowe, pierwszego stopnia, wcześniej po gimnazjum, teraz po 8-letniej szkole podstawowej, jak gdyby w tym roku klasa nie została pierwsza utworzona po 8-letniej szkole podstawowej, szkołę przysposobującą do pracy i internet. Dla każdej z tych szkół przynależne są ramowe plany nauczania, w których Ministerstwo Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia najogólniej rzecz ujmując określa liczbę i rodzaj obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w zakresie podstawowym, rozszerzonym, liczbę godzin kształcenia zawodowego, teoretycznego, praktycznego oraz wszystkie inne typy zajęć określonych w ramowych planach nauczania. Jeżeli zatem w poprzednich latach zorganizowano nabory do konkretnych typów szkół w taki, a nie inny sposób, w takich, a nie innych określonych liczebnie klasach, warunkach i możliwościach, to teraz te klasy muszą zakończyć określone cykle kształcenia ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym konsekwencjami finansowymi. Szczególnie dotkliwe dla budżetów szkół są klasy małoliczne, poniżej 20 uczniów lub około 20 uczniów, gdyż koszt utrzymania takich klas jest dokładnie taki sam jak klas o większej liczbie uczniów, natomiast subwencja naliczana na ucznia jest niezmienna, niezależnie od tego, czy uczeń uczy się w klasie 20-osobowej, czy też około 30-osobowej. Osobną sprawą jest oczywiście zarówno komfort pracy ucznia, jak i nauczyciela w klasach różnych liczebnie, ale to jest chyba temat na osobną dyskusję. Niemniej jednak tutaj ekonomia, jak powiedział pan dyrektor, jest bezwzględna i powiatu po prostu nie stać na utrzymanie klas małolicznych i przy naborach należy w sposób bezwzględny, zdecydowany i rygorystyczny trzymać się ustaleń dotyczących dopuszczalnych liczebności klas. Oczywiście na tamtym etapie prac zespołu nie mogliśmy wiedzieć, jakie będą nabory do klas pierwszych w naszych szkołach i jak one się ułożą w poszczególnych typach szkół. Niestety dzisiaj już wiemy, że jak tutaj podał pan dyrektor, tych uczniów jest mniej o około 150, którzy skończyli szkołę podstawową i gimnazjum, a nie trafili do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Trafiły gdzieś poza powiat Bartoszycki, co będzie skutkowało odpowiednio niższą subwencją oświatową, gdyż każdy uczeń, który zostaje w naszym powiecie, to dodatkowe środki w subwencji. Jeżeli zaś jesteśmy przy tej tak zwanej subwencji oświatowej, której Państwo wiedzą, to jest część subwencji ogólnej, zespół jednoznacznie stwierdził, że wysokość tej subwencji w tym roku określonej na kwotę około w naszym powiecie 5570 zł na ucznia jest zbyt niska i nie pozwala nawet na pełne zabezpieczenie wydatków płacowych. Nie mówiąc już o pozostałych kosztach utrzymania szkół i placówek. Stąd niezbędnym jest właśnie optymalizowanie tych wydatków, ale też podjęcie przez zarząd powiatu zdecydowanych działań monitorujących i monitorujących ten problem na wyższym szczeblu z rządowym włącznie. Ostatnim zagadnieniem, na które zespół zwrócił uwagę, jest konieczność opracowania szczegółowych zasad rozliczania się między szkołami i placówkami w przypadku wzajemnego korzystania z zasobów majątku nieruchomego i ruchomego przez poszczególne szkoły i placówki, co pozwoli na określenie zakresu i wysokości tzw. kosztów, nazwaliśmy to kosztami niezdefiniowanymi w budżetach szkół i placówek, które do tej pory jedne szkoły czy placówki, użyję tutaj cudzysłowia, ponosiły na rzecz innych względem siebie, nie mając odpowiedniego zabezpieczenia w swoich budżetach. Podsumowując, należy stwierdzić, że wszyscy dyrektorzy, jeszcze raz to chcę podkreślić, w sposób odpowiedzialny, rzeczowy i konstruktywny podeszli do tematu optymalizacji wydatków w swoich szkołach i placówkach, proponując rozwiązania najlepsze z ich punktu widzenia wówczas, chcę podkreślić, że to było w czasie, kiedy między kwietniem a czerwcem tego roku, które utrzymując na możliwie niezmienionym
poziomie stopień realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego pozwoliłby w perspektywie tego roku, ale i lat następnych zmniejszyć koszty. Chciałbym tylko podkreślić, że to jest proces. To należy rozpatrywać tak, jak szkoły funkcjonują w cyklach kształcenia, szkoły i placówki. Tak samo te rozwiązania, które zostały podjęte od września tego roku tak naprawdę, czy też wcześniej przez dyrektorów szkół, zaowocują w przyszłości, w ciągu następnych kilku lat, bo ten skutek finansowy jest dookreślony tylko na okres, albo aż na okres tych ostatnich 4 miesięcy tego roku kalendarzowego. Warto pamiętać również, że te działania będą miały skutek wtedy, jeżeli będziemy utrzymywali ten poziom realizacji tych przyjętych ustaleń. Część szkół i placówek podjęła zresztą takie działania już wcześniej, co mówiłem, co skutkowało zmniejszeniem wydatków już w poprzednim roku szkolnym, ale będzie miało też przeniesienie i na bieżący rok szkolny, ponieważ znowu, tak, rok szkolny dla budżetu rok to jest rok kalendarzowy, dla szkół rok to jest rok szkolny, co chyba dla Państwa jest oczywistym, ale to skutkuje, jeżeli chodzi o działania podjęte w tym roku, również na rok następny, do 31 sierpnia roku następnego, kiedy rok szkolny zostanie zamknięty. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że ta konsekwencja działania zostanie utrzymana zarówno w roku bieżącym, jak i w latach następnych, co w perspektywie pozwoli na normalizację tych wydatków, a za tym idzie optymalizację kosztów utrzymania szkół i placówek. I na tym ja bym zakończył, jeżeli chodzi o taki skrót tego, co przygotowałem. Bardzo dziękuję panu Grzegorzowi. Ja tylko od siebie dodam i podkreślę to, co powiedział pan Grzegorz Monkiewicz, że to, co się dzieje w tej chwili w oświacie, jest to proces. Jest to proces, który zakończy się dopiero po pewnym czasie, nawet po kilku latach, który ma dać właśnie taką stabilizację w oświacie, a staramy się jakoś gospodarować tymi środkami, jakie mamy, no bo tak krawiec kraje, jak mu materii staje po prostu i w związku z tym myślę, że podejście odpowiedzialne wszystkich i zarządu, i dyrektorów szkół, i wszystkich, którzy się zajmują oświatą, może doprowadzić do sukcesu, że oświata będzie stabilna. Także dziękuję panu Grzegorzowi. Czy może jakieś pytanie do pana Grzegorza jeszcze? Dziękuję. Nie widzę bardzo. Wobec tego dziękuję uprzejmie i też proszę wszystkich o zrozumienie tych trudnych spraw, naprawdę trudnych i dla zarządu, i dla dyrektorów, bo to są zmiany organizacyjne bardzo, bardzo istotne. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, w takim razie do podjęcia uchwał w sprawach. Tych uchwał jest dość dużo. Zacznijmy oczywiście od uchwał. Ja nie słyszałem, nie widziałem zgłoszenia. Panie Przewodniczący, tu jest punkt sytuacja finansowa w oświacie. A kto będzie przedstawiał sytuację finansową w oświacie? No przecież mówił o tym pan Grzegorz Monkiewicz. Aha, to było przedstawienie sytuacji finansowej, rozumiem. Przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawach zmiany w budżecie powiatu na rok 2019. Ja tak ogólnie na początku zadam tylko teraz pytanie przewodniczącemu komisji do spraw, zawsze mam problem, budżetu i realizację zadań powiatu, pana Wiesława Kuracha, dlatego że wczoraj odbyła się komisja i z tego, co ja wiem, to opinie o wszystkich uchwałach są pozytywne, ale proszę o tę opinię pana Wiesława Kuracha. Zapytam tylko raz i potem już przy uchwałach nie będę pytał, bo wiadomo, że są. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wszystkie projekty uchwał się procedowane zyskały opinię pozytywną komisji, więc wnioskuję je o przyjęcie bez zmian.
Dziękuję bardzo. Wobec tego przystępujemy do pierwszej uchwały. Pierwsza uchwała punkt A, czyli zmiany w budżecie powiatu na rok 2019. Do tej uchwały została dołączona korekta i teraz łącznie z korektą ja pozwolę sobie może przeczytać, bo to jest dość długo, dużo, ale może damy sobie radę. Otóż uchwała numer 16 łamane na 72 łamane na 2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019. Tu następuje dość długa podstawa prawna. Ja już to pomijam i przechodzę do treści uchwały. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 652 182 070 groszy zgodnie z załącznikiem pierwszym. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 84 354 925 41 groszy. Dochody bieżące 77 380 474 złote 67 groszy i dochody majątkowe 6 974 450 złote 74 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 675 962 złote 70 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą wydatki bieżące 70 738 831 złotych i 4 grosze. Wydatki majątkowe 13 844 miliony 353 złote i 28 groszy. Punkt trzeci. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b. Punkt czwarty. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 1 095 437,28 groszy zgodnie z załącznikiem nr 7. Czwarty punkt. Wydatki i dochody związane z realizacją pierwsze zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4a i 4b. Punkt drugi zadań realizowanych w drodze umów do porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8. Paragraf trzeci. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 28 991 złotych 88 groszy. Punkt drugi. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi 533 727 złotych 83 grosze. Zmniejsza się rezerwy ogólne, to jest punkt trzeci, na przeprowadzenie audytu zewnętrznego do projektu adaptacja budynku pokoszarowego przy ulicy Limanowskiego 13 w Bartoszycach oraz wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne powiatu Bartoszyckiego w wysokości 20 tysięcy złotych. Rezerwa ogólna, punkt czwarty, po zmianie wynosi 42 tysiące 600 złotych. Paragraf czwarty, nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 181 553 zł 9 groszy zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 2 864 zł 299 zł i 91 groszy. Rozchody w wysokości 3 045 856 zł zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf piąty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik numer 6, paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treści uchwały. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do przegłosowania tejże uchwały. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, którą przed chwilą przeczytałem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Mirosław jeszcze.
Wszyscy są za. Stwierdzam jednoznacznie, że uchwała została przez Radę przyjęta. Przechodzimy teraz do kolejnej uchwały. Ta uchwała to zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Ta zmiana jest konsekwencją zmian budżetowych, więc ja myślę, że nie ma sensu czytania tej uchwały, prawda, bo też jest dość no nie jest może trochę krótsze, ale wiadomo, o co chodzi. Wobec tego, jeśli panowie pozwolicie, to bez odczytywania podejdziemy do głosowania. Chyba, że są pytania jakieś do tej uchwały. Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2019-2029, druk numer 73. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu C. Wobec tego ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszewskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku, druk numer 74. Projekt uchwały jest dość długi, gdzie są podane stawki. Jeśli panowie pozwolicie, to też nie będę odczytywał tego. Jest to dostępne na stronach powiatu. Każdy, kto chciałby się zapoznać, to może to zrobić. Nie widzę sprzeciwu. Wobec tego przystępujemy do uchwały numer do podjęcia uchwały nr 16 łamane przez 74 łamane 2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszewskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku udostępnienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku. Kto z panów jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła jednogłośnie tę uchwałę. Kolejna uchwała brzmi ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu bartoszewskiego. Podobnie proponuję, żeby nie odczytywać pełnej treści uchwały, czyli co, przystępujemy do głosowania, tak? Wobec tego uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu bartoszewskiego. Jest to uchwała nr 16 łamane na 75 łamane na 2019 z 25 października 2019 roku. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o... Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Oczywiście stwierdzam, że jednogłośnie Rada tę uchwałę przyjęła. A są pytania, tak? Bardzo proszę. To następny punkt. Do tego pytania tutaj, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Tutaj wejdę słowo Panu Przewodniczącemu. Zbliżamy się do punktu stwierdzenia przekształcenia wielu szkół. Ten fakt już nastąpi. Mamy tutaj termin do 30 listopada w podjęciu tych uchwał. Ja mam taką propozycję, aby pan przewodniczący, w związku z tym, że to jest no, szablon, krótko mówiąc, wszystkich uchwał, pan przewodniczący przeczytał tytuły uchwał i en bloc, żebyśmy ten temat podjęli. Jeżeli jest taka możliwość prawna, myślę, że nie będzie większych problemów. Panie mecenasie, możemy tak zrobić? Myślę, że tak, prawda? Że tutaj ze względu na wagę tych uchwał
tematów, jakie są w nim zawarte, że jednak, że powinny być właśnie, że tak powiem, odczytane. A blok jest możliwy wtedy, kiedy właściwie jest taki sam temat, a tu akurat są różne tematy i różne szkoły. Dobrze. Dobrze, wobec tego przystępujemy do podjęcia uchwał takich standardowych, które po prostu musimy przeprowadzić, te uchwały. I teraz zaczynamy od projektu pierwszego dotyczącego przekształceń. Pierwsza uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach w 4-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. To jest pierwsza uchwała i od razu przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przyjęliśmy tę uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały tego typu. Ta uchwała brzmi: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego technikum w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Krosowiaków w Bartoszycach, 5-letnie technikum w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Krosowiaków w Bartoszycach. Kto z panów radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że również uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu G, czyli w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego turnusowego ośrodka dokształcania zawodowego wchodzącego w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach w Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Kto z panów radnych jest za tą uchwałą? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że również jednogłośnie Rada tę uchwałę przyjęła. Przechodzimy do punktu H. Punkt H, czyli uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach w 4-letnie liceum ogólnokształcące w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Kto z panów jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie, pan Pająk jeszcze, nie wiem jak głosuje, za. Więc stwierdzam, że jednogłośnie Rada przyjęła tę uchwałę. Już to była H, tak? Teraz będzie I. I to jest uchwała, która brzmi w następujący sposób. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach w 5-letnie technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Kto z panów radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Pan Zbyszek Nadolny jest za, mam nadzieję, tak? Wszyscy są za, proszę państwa. I J23. Oj, co ja mówię. J, proszę państwa. J brzmi tak. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach w 4-letnie liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach.
Kto z panów radnych jest za tą uchwałą? Kto się wstrzymał, a kto jest przeciw? Jakoś nikt nie chce być przeciw. No teraz kolejna uchwała to już jest K. K jak Karol. Uchwała K brzmi w następujący sposób. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego ze szkole szkół w Górowie i Ławeckim w 4-letnie liceum ogólnokształcące w zespole szkół w Górowie i Ławeckim. Kto z panów jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Pan Bartek Hirmanowicz jest za. Stwierdzam, że wszystkie uchwały, chyba nie pominąłem żadnej, zostały uchwalone. Uchwały dotyczące przekształceń w szkół. Przypomnę, że wynika to po prostu z ustawy. Została nam jeszcze do uchwalenia uchwała, która została wprowadzona dzisiaj dodatkowo. Jest to uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2019 roku. Czy czytać uchwałę w całości, czy jak panowie uważają? Na komisji. On jest na komisji, była omawiana, jest pani również dyrektor. Proszę przegłosować. Dobrze. To w takim razie głosujemy. Uchwała z dnia 25 października 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2019 roku. Kto z panów jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał. Stwierdzam również, że jednogłośnie przyjęliśmy tę uchwałę. Pan radny... Chciałem zgłosić wniosek o 15 minut przerwy. Panie. Takim tempem dzisiaj idziemy. Dobrze, w takim razie ogłaszam zgodnie z wnioskiem 15 minut przerwy. Wobec tego wznawiam obrady 16 sesji Rady Powiatu po przerwie i przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Ten punkt 8 brzmi: sprawy różne. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pan radny Pająk, proszę bardzo. Ale proszę do mikrofonu. Proszę do mikrofonu. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, żeby nie było właśnie takiego, że w sprawach nikt się nie zgłosił, ja zgłaszam wniosek o udzielenie głosu przedstawicielom przybyłych gości. To, co było, żeśmy rozmawiali na początku sesji, że w sprawach różnych poruszymy tematy, z którymi oni tutaj do nas przyszli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli to, kto konkretnie będzie zabierał głos? Wobec tego, że jest to pan, który nie jest członkiem Rady, wobec tego muszę zadać pytanie radnych, zadać pytanie Radzie, czy pozwalają na udzielenie głosu panu Sawickiemu, jak rozumiem, tak? Bardzo proszę, czy jeśli nie... Kto z panów radnych jest za tym, żeby udzielić głosu panu radnemu Sawickiemu? Widzę, że wszyscy... No, może w przyszłości. Także to już taki nawyk. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Nazywam się Tomasz Sawicki. Jeszcze nie jestem radnym. Chociaż kto wie. Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim podziękować za panu staroście i zarządowi powiatu za odpowiedź na nasze pismo, które złożyliśmy na Państwa ręce przy okazji poprzedniej Rady Powiatu.
Wprawdzie odpowiedzi były nieco wymijające i no nieprecyzyjne, ale pytania nasze były trudne, więc jak gdyby wiemy, że niełatwo udzielić jest dobrej odpowiedzi na takie pytania. Dziękuję również za zobowiązanie pisemne, które wczoraj otrzymałem od, wczoraj jako rodzice otrzymaliśmy od Rady Powiatu, w którym Rada Powiatu zgodziła się, potwierdziła zgodę na ustanowienie 9 rozszerzeń w 2 oddziałach w liceum imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Zarząd, nie Rada Powiatu, zarząd. Zarząd, przepraszam, zarząd Rady Powiatu, tak. Pragnę podziękować również radnym, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami i dyrekcją szkoły. Dzięki temu spotkaniu dowiedzieliśmy się, że nie wszyscy nasi radni są zainteresowani tym, co się dzieje w szkolnictwie. Nie było godziny podanej, na którą tak. Może to ja się wtrącę w tym momencie, dlatego radni nie przyszli, dlatego że nie było wiadomo, kiedy tak naprawdę to zebranie jest. Panie przewodniczący, kochani radni, powiem Państwu w ten sposób. Zaproszenia, które drukowałem, robiłem to sam osobiście. I przywiozłem je tutaj do powiatu. Z premedytacją zostawiłem tę lukę. Otóż okazało się, że spośród wszystkich zaproszonych radnych tylko 4 osoby bodajże chciały się zorientować i miały ku temu możliwość, o której to spotkanie będzie miało miejsce. Specjalnie zostawiłem adres do korespondencji, żeby można było do pani dyrektor do szkoły zadzwonić i zapytać o taką kwestię. Tylko jeden radny, pan Wojciech Kurach, zadzwonił do pani dyrektor. Wiem, że kilkoro radnych dowiadywało się w sekretariacie Rady Powiatu. Takich mamy zaradnych radnych, którzy nie potrafią dowiedzieć się, o której godzinie jest spotkanie. Jakie jest zainteresowanie radnych, którzy nie potrafią dowiedzieć się, o której godzinie jest spotkanie. Może zostawmy te uwagi. Ja tylko powiem, że kiedy się zaprasza, to się podaje zawsze godzinę. Takie obowiązują zasady. Jedno stwierdzenie do pana, jeżeli pan jest Sawicki. Szanowni Państwo, dobrze, ad vocem. Pan, dzięki uprzejmości pana Krzysztofa. Pan Tomasz Sawicki ma głos, proszę bardzo. Dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Karolewskiego, pana dyrektora, otrzymaliśmy dane, które pan Krzysztof dzisiaj tak ogólnikowo jak gdyby dotknął. Otóż okazuje się, że całemu powiatowi na to, aby funkcjonowały 3 klasy w liceum, 3 klasy pierwsze pogimnazjalne w liceum imienia Stefana Żeromskiego, brakuje około 6 tysięcy złotych miesięcznie. 6 tysięcy złotych miesięcznie brakuje, aby utworzyć klasę. Mamy to dokładnie wszystko wyliczone, ponieważ takie dane otrzymaliśmy od pana Krzysztofa Królewskiego. 2,2 etatu na oddział to jest około 160 tysięcy rocznie. To jest koszt utrzymania jednego oddziału. W tej chwili są 2 oddziały, czyli koszta są na poziomie 320 tysięcy. Uczniów w Żeromskim jest 72, czyli subwencję, którą powiat otrzymuje na uczniów, to jest 410 tysięcy. Brakuje do tej opłacalności około 70 tysięcy miesięcznie, rocznie, czyli miesięcznie około 6 tysięcy złotych. To są takie koszta. Kruszymy kopię tutaj już któryś raz z kolei o kwotę 6 tysięcy złotych miesięcznie. Nie wierzę, aby powiatu nie było na to stać. A nawet jeżeli powiat nie ma tego w kasie, to przecież może wystąpić o dofinansowanie z gmin, z miast. Przecież do Żeromskiego, w ogóle do liceów uczęszczają również osoby, uczniowie z innych klas czy z innych gmin. Można poprosić o te dołożenie 500 zł czy 1000 zł w zależności od gminy, żeby te 6 tysięcy zapewnić i żeby ta możliwość funkcjonowania normalnego liceum była. Jakie są? Rozmawialiśmy w tej chwili w kuluarach przed chwilą z panem Monkiewiczem.
Pan Monkiewicz ma ogromne doświadczenie w szkolnictwie i sam wyraził się w ten sposób, że nie widzi możliwości funkcjonowania, normalnego funkcjonowania, sprawnego funkcjonowania czy efektywnego funkcjonowania klasy 36-osobowej. Wczoraj na spotkaniu w szkole w Ogólniaku, na zebraniu rodziców, okazało się, że nie można prowadzić niektórych lekcji tylko dlatego, że nawet dzieci nie rozmawiają, ale rozkładają swoje narzędzia do pracy, ołówki, długopisy i jest taki harmider, że ciężko wytrzymać i nauczyciele zwracają na to dużą uwagę. Wrócę jeszcze do tego od wczorajszego zebrania. Otóż na tym zebraniu rodziców zwróciłem się do rodziców tych dwóch, rodziców uczniów tych dwóch klas z zapytaniem, kto z rodziców, ilu z rodziców jest za tym, aby wrócić do sytuacji, kiedy powinny być trzy klasy. Otóż okazuje się, że spośród 70 kilkorka rodziców 75% rodziców jest za tym, aby były trzy klasy pierwsze po gimnazjalne w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Dostałem dzięki temu bardzo silną legitymację, aby występować do Państwa i jeszcze raz zażądać, mimo to, że i dziękując za to, że zgodziliście się Państwo utworzyć te i zapewnić finansowanie dla tych dziewięciu rozszerzeń, jeszcze raz żądamy od Państwa, aby utworzyć trzy klasy pierwsze po gimnazjach w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Jeżeli Państwo macie do mnie jakieś pytania, służę uprzejmie. Dziękuję. Kto chciałby zabrać głos teraz? Czy ktoś chciałby zabrać głos? Jeszcze raz pytam. Nie. Wobec tego, czy w sprawach różnych jeszcze jakieś inne sprawy są do podjęcia? Pan radny Zduniuk, proszę bardzo. Sprawa sztukowa. Wyleciał program pani Jaworowicz. Wycisnąłem. Leciał program pani Jaworowicz. Takie nieprzyjemne zapewne dla powiatu. I chciałbym się dowiedzieć, ponieważ pan starosta w swoim sprawozdaniu nic na ten temat nie powiedział. A sprawa no, jest dosyć delikatna, a w związku z tym uważam, aby na tej sesji się ustosunkował do tego programu, a zapewne go oglądał. To jest jedna sprawa. Sprawa druga. Powiem Państwu jedną rzecz, sprawa dotycząca tych klas 36 i 37. Nie wiem, czy ta sprawa była omawiana na zarządzie, ale jeżeli tak, czy w tej chwili miało być 900, czy uczniów miało się uczyć 900 ponad, jest 765, w innych szkołach są te wolne miejsca, w związku z tym też by należało i to rozpatrzyć. I są to potem tego efekty, gdzie rodzice w tym przypadku mają rację. Bo nie zostało to rozpatrzone we wszystkich, tylko w jednej szkole i potem są tego typu sytuacje, które jest ciężko uzasadnić. To jest ta sprawa, sprawa dotycząca specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Ja wczoraj też byłem na tym, na komisji, chociaż nie jestem jej członkiem i wiele rzeczy takich padło nieprzyjemnych w stosunku do dyrektora tej szkoły. I chciałbym też, aby ta sprawa została wyjaśniona, aby dyrektor tego ośrodka wyjaśnił, jakie powinny być te finanse w tym ośrodku, jaka organizacja tego ma być, ośrodka. I dopiero wtedy będzie można niektóre rzeczy w jakiś sposób, do niektórych rzeczy w jakiś sposób podejść. Ja dzisiejszej sesji co do samego sprawozdania powiem tylko tyle. Było omówione rzeczy organizacyjne, co zrobić, natomiast nie było powiedziane jedna rzecz. Jakie finanse
od jakich finansów się rozpoczynało to, jakie finanse są w poszczególnych szkołach, jaka jest sytuacja finansowa w poszczególnych szkołach i wtedy jest to pewien obraz tego, co powinno być. To powinno też na sesji być omówione na komisji. Natomiast potem są tego typu rzeczy, które tu niepotrzebnie my tłuczemy. Ja jeszcze raz podkreślam, no jest wiele rzeczy, które powinny być omawiane. No tak się złożyło, że też byłem na posiedzeniu zarządu ostatnim i no nie będę tego komentował. Wolałbym nie. To wszystko? Nie, jeszcze. Chwileczkę. To sprawa dotycząca dofinansowania dróg przez gminy. Nie wiem, czy zarząd rozmawiał z poszczególnymi wójtami, burmistrzami odnośnie dofinansowania do dróg powiatowych w tym przypadku. Słuchajcie Państwo, ja wczoraj rozmawiałem z burmistrzem z Bisztynka, jest sytuacja trudna jak wszędzie. To nie jest tak, że gmina wyłoży 25 czy ileś procent do danej inwestycji. I ci burmistrzowie i wójtowie dobrze wiedzą, jaka jest sytuacja. Natomiast co do dróg, to chcę Państwu powiedzieć, na dzień dzisiejszy jest no nie najgorzej, ale i źle, też jednoznacznie powiem. I proponowałbym, aby zarząd ustalił z burmistrzami, z wójtami sprawy dotyczące remontu dróg w tym przypadku powiatowych. Ja się mówię o wojewódzkich, bo to już jest inna rzecz, czy krajówkach. A w związku z tym są to moje takie spostrzeżenia, które chciałbym tu Państwu przekazać. Nie chcę w inne sprawy na dzień dzisiejszy wchodzić, ale uważam, że jednej rzeczy nam brakuje. Ja tu już niejednokrotnie powtarzałem, współpracy. Burmistrz, starosta, burmistrz, wójt. To są tego efekty po tym. Ja tu nikogo nie chcę krytykować, tylko patrzę z doświadczenia i z tego spostrzeżenia, które na dzień dzisiejszy widzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze powiem, że wcześniej troszeczkę prosił o głos pan Grzegorz Monkiewicz, więc jeśli pan starosta pozwoli, bo to jest jego pełnomocnik, to pan Grzegorz zabierze głos. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panowie starostowie, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja tylko chciałem się odnieść do tego, co mówił pan Tomasz i zwrócić uwagę, że rzeczywiście w swoim wystąpieniu sugerowałem i to chyba Państwa tutaj jest dzisiaj obecność i tutaj wniosek Pana Radnego, żeby Państwo powiedzieli o tych bolączkach wynikających z tego tytułu połączenia tych klas i tej liczby uczniów w klasie, w której uczą się Państwa dzieci. Też sugerowałem, że zresztą w swoim wystąpieniu, w tym krótkim sprawozdaniu, że taka rozmowa na temat komfortu pracy ucznia i nauczyciela w klasach tak liczebnych powinna się odbyć na pewno i myślę, że tutaj nikt nie będzie mówił, że nie. Natomiast no, jest to w gestii na pewno zawsze dyrektora szkoły organizowanie tego typu spotkań z Radą Rodziców, z rodzicami przy udziale oczywiście rozumiem czy radnych, czy zarządu i myślę, że tutaj nikt nie będzie uciekał przed taką odpowiedzialnością, żeby brać udział w takich spotkaniach i szukać rozwiązań. Także rzeczywiście myślę, że to jest temat na oddzielne spotkanie. Na pewno nie teraz. Jak powinno być to rozwiązane, żeby no, część z Państwa tu jest nauczycielami, uczycie Państwo w różnolicznych klasach i doskonale zdajecie sobie sprawę, jak wygląda to w klasach mniej licznych i jak wygląda to w klasach bardziej licznych. Ja mam też takie doświadczenia osobiste, więc tam myślę, że to jest temat chyba na odrębne spotkanie i czy nie wiem, w komisji, czy gdziekolwiek, czy w jakiejkolwiek to formule, to już to tutaj myślę, że panowie starostowie czy zarząd powiatu, myślę, że się do tego w jakiś sposób odniesie po dzisiejszym państwa wystąpieniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Olejnik prosił o głos. Proszę uprzejmie. Mam tutaj kilka kwestii, które chciałbym poruszyć. Po pierwsze, ta właśnie sprawa liczebności klas w liceum imienia Stefana Żeromskiego. Otóż przy ilości 73 uczniów w pierwszych klasach, po gimnazjum rozumiem, wychodzi, że gdybyśmy zrobili tam trzy klasy, średnio byłoby tam 24, no z ułamkiem, ale 24 osoby. Z tego co
policzyłem. W innych szkołach też taka średnia podobna jest, może oprócz Górowa, bo tam jest jedna klasa i 36 osób i tam rzeczywiście trudno jest podzielić, aczkolwiek. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście jest to liceum, które ma wielkie tradycje. Sporo osób, które tam się wybrały, liczyły na to. Zresztą było to obiecane, że będą klasy, będzie 3 klasy. To, że może był mniejszy nabór, to nie jest wina tych rodziców i nie jest wina tych dzieci, które tam poszły. Zwróćcie Państwo uwagę jeszcze na jedną kwestię. Skoro w tej chwili są tak liczne klasy, gdzie zakłócony jest jakby cykl uczenia, powoduje to niestety negatywną opinię w środowisku. Uciekło nam, pan tu Karolewski przytoczył, 5 chyba oddziałów. No jeżeli dalej tak będziemy postępować, czyli będziemy te klasy robić coraz to większe, to rzeczywiście coraz więcej uczniów będzie szukało szkół gdzie indziej, będzie uciekało poza nasz powiat. No i to spowoduje, że z kolei znowu nie będziemy mieli finansów, bo za uczniem idzie subwencja. Dlatego prosiłbym zarząd, żeby naprawdę pochylił się jeszcze raz nad rozważeniem tej kwestii, żeby utworzyć, może od nowego roku, bo taką rozmowę miałem z panem przewodniczącym. Od półrocza. Może teraz rzeczywiście jest koniec roku, środków rzeczywiście jest mało, żeby od stycznia, od drugiego semestru zrobić 3 klasy i wszyscy będą zadowoleni, rodzice, dzieci, no i chyba my też. Dlatego bardzo bym prosił, żeby zarząd to rozważył, mając na uwadze oczywiście trudną sytuację. To jest jedna kwestia. Druga kwestia dotyczy dróg. Otóż pan starosta powiedział, że te drogi będą, drogi powiatowe, które będziemy zgłaszać do tego programu remontu dróg, jak on się nazywa, samorządowych, powiatowych. Więc będziemy robić pod warunkiem, tak ja zrozumiałem, jeżeli się dołożą gminy. No jeżeli się gminy nie dołożą, bo robią swoje drogi, to co znaczy, że nie będziemy ich robić? Po pierwsze. Po drugie, czy my będziemy się dokładać do dróg gminnych? Bo to jest, wydaje mi się, że tu nie ma co straszyć. Trzeba usiąść do stołu i rozmawiać, bo przecież te drogi nie są dla wójta i burmistrza, czy rad, czy dla nas, chociaż też nimi jeździmy. Są dla mieszkańców, więc tu się nie ma co obrażać na samorządy, że mają trudną sytuację finansową. To co kolega powiedział, no, samorządy gminy są też w trudnej sytuacji, też im brakuje do oświaty i do wszystkiego. Więc wydaje mi się, że taka decyzja musi być podjęta ostatecznie, to znaczy wydaje mi się, że w ogóle nie powinna być podjęta, a my powinniśmy te drogi jednak robić. Następna kwestia to jest raport pana Monkiewicza. Ja tu tak trochę mam niedosyć. Może ja ten raport, to co pan Monkiewicz przedstawiał, może wszystkiego nie czytał. Po pierwsze chciałbym mieć ten raport, nie wiem, przed sobą. Chciałbym go po prostu przeczytać. Zdanie po zdaniu. Wtedy może będę miał lepsze jakby zdanie o tym raporcie, bo to rzeczywiście tam o finansach były tylko ogólniki, a nie było konkretów. I chyba ostatnio na ten moment sprawa to, jeżeli chodzi o finanse szkół, jeżeli Rada wyrazi taką zgodę, a dyrektorzy wyrażą taką wolę, bo to może po kilka zdań Państwo dyrektorzy by powiedzieli, jaka jest sytuacja, czy macie środki zapewnione na wynagrodzenia do końca roku i na inne rzeczy, na funkcjonowanie szkół, czy jak w ubiegłym roku są zagrożone te wypłaty z dołu, z góry, czy też będziecie występować do urzędów skarbowych i ZUS-ów o prolongatę i tak dalej. Króciutka jakaś taka informacja, żebyśmy my mieli orientację, ponieważ ani z wystąpienia pana starosty, ani z innych wystąpień w bloku oświatowym tego się nie dowiedziałem. Dlatego jeżeli bardzo bym prosił państwa dyrektorów, bo tu jest kilku dyrektorów, może wszyscy nawet. Wszyscy chyba są. Jeżeli oczywiście to jest prośba, a nie jakiś tam... Panie radny, to wszystko? Także to jest... Tak, to na ten moment to wszystko. Ktoś, pan radny Wiesław Kurach prosił o głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja bym chciał się odnieść może do słów kolegi Ryszarda.
może tak niefortunnie stwierdził, że na sesji na komisji padły tam negatywne słowa pod kątem dyrektora specjalnego ośrodka. Chciałbym tu wyraźnie zaznaczyć, nikt nie negował żadnych działań zarówno dyrektora ośrodka, jak i pozostałych dyrektorów. Jedynie pani skarbnik wyrażała swoją prywatną opinię. Natomiast my doskonale sobie zdajemy sprawę, w jakim momencie są dyrektorzy i co robią, żeby rzeczywiście te sprawy, które no, są trudnymi sprawami, jeżeli chodzi o finanse, do końca roku dopiąć. Także jesteśmy naprawdę cały czas i z nimi i będziemy ich wspomagać, o ile to oczywiście będzie, na ile to możliwe. Także mogą na nas na pewno liczyć w takich trudnych sytuacjach. Bo ja jestem dość blisko tego i widzę, jak to na dzień dzisiejszy działa. Pan starosta zresztą zadeklarował, że do końca roku będzie wspomagał wszystkie jednostki, bo też doskonale sobie zdaje, jaka trudna jest sprawa finansowa. A co będzie w przyszłym roku? Ja myślę, że tu musimy poczekać trochę, bo czeka nas jeszcze sprawy związane z uchwaleniem budżetu. I tutaj rzeczywiście będziemy musieli się mocno wszyscy wspólnie znaleźć jakiś kompromis, także czekamy na to spotkanie, które w najbliższym czasie na pewno będzie w sprawie budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Przybysz. Ja mam takie pytanie w sprawie naszych budowy dróg. Ja nie chodzi o to, że ja tu zamierzam krytykować czy coś, bo zawsze byłem zwolennikiem budowy dróg i robienia, tylko chodzi mi o to, że teraz starosta, zarząd występują do władz samorządowych tutaj okolicznych w sprawie dofinansowań, a czy w momencie składania wniosków były takie rozmowy prowadzone, bo trzeba to zauważyć, że nie tylko powiaty występują o dotacje, które miały wynosić 80%, a dostaliśmy 50%. Jeżeli nawet nasza gmina Bartoszyce, i to potwierdzi pewnie też Irek Rygorski, że jest tu wniosek na drogę do granicy powiatu od Rodnowa i tam jest 7 ileś, podejrzewam, że po przetargu będzie 8. Jeżeli koszty wzrosną stałe lub inne, to taka gmina nasza, Bartoszyce, ma dołożyć w tym momencie 2 miliony. My sami teraz jako gmina złożyła wnioski na przebudowę 3 dróg. Tak więc to nie jest takie rozwiązanie, że w tym momencie my jako powiat wrzucamy to samorządom. Nikt o tym wcześniej nie wiedział przecież. Dziękuję bardzo. Pan radny Grzegorz Mucha zgłasza się do dyskusji. Proszę. Ja chciałbym się tutaj jeszcze odnieść do wystąpienia pana radnego Olejnika dotyczącego liczebności klas w liceum Stefana Żeromskiego. Popieram tutaj jego pogląd, że gdyby otworzyć te 3 klasy, to liczebność klas byłaby praktycznie taka sama jak w zespole szkół ponadgimnazjalnym imienia Alicji Orzeszkowej, czyli 24-26 uczniów w każdej klasie. Pan starosta na początku kadencji mówił, że będziemy dążyć do tego, żeby w naszym powiecie była elitarna szkoła. Ja myślę, że ta elitarna szkoła to jest właśnie liceum imienia Stefana Żeromskiego. Natomiast jeśli będą klasy 36-osobowe, to te nasze dzieci, które często zdobywają nagrody w różnych olimpiadach, nie mają możliwości dobrego przygotowania się na studia. I robiąc klasę 36-osobową, robimy tym dzieciom po prostu krzywdę, bo te dzieci będą miały niestety, ale słabszy start, jeśli chodzi o dostanie się na renomowane uczelnie. Ja, czy też nasz klub wnioskowaliśmy niedawno całkiem obniżenie diet radnych o 260, chyba 3 zł miesięcznie. Dawało to całkiem spore oszczędności i sugerowaliśmy, że te pieniądze można by było przeznaczyć na rozszerzenia chociażby w szkołach i być może warto do tego tematu wrócić. Jeżeli powiat jest w trudnej sytuacji finansowej, to szukajmy oszczędności wszędzie i myślę, że powinniśmy też zacząć od siebie. I sprawa jeszcze jedna dotycząca dróg. Chciałbym zapytać pana starostę, bo pan starosta w swoim sprawozdaniu przedstawił, że występowaliście o wsparcie finansowe gmin. Jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o wsparcie finansowe lasów państwowych? Wiemy, że lasy państwowe sporo tych dróg powiatowych, gminnych niszczą i czy zarząd występował również do lasów państwowych, czyli Nadleśnictwa Bartoszyce i Gorowo i Ławeckie, o wsparcie finansowe naszych inwestycji powiatowych? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wcześniej zgłaszał się pan radny Stapaj. Szanowni Państwo, w sprawach różnych rozmawiamy o oświacie. Tak,
Przepraszam, nie wiedziałem. Ja chciałbym tylko tutaj powiedzieć, że bo tutaj padają różne stwierdzenia, ale ja myślę, że nasza wspólna polityka powinna być taka, żeby wszystkie jednostki oświatowe, które działają w powiecie, miały różne szanse i myślę, że ten wywiad o elitarnej szkole, który był pierwszym wywiadem nowego starosty, wydaje mi się, że nie do końca był fortunny i nie róbmy tutaj elity jednych, lepszych, gorszych, bo wszystkie szkoły są takie same i myślę, że naszym zadaniem jest stworzenie takich warunków i znalezienie takiego finansowania, żeby zarówno w szkole w Górowie, czy w placówkach, które działają w Bartoszycach, były równe szanse i na tym się skupmy, a jeżeli dzisiaj faktycznie są problemy, to szukajmy ich, nie odbijajmy piłeczki na zasadzie, że dyrektorzy dysponują takim, a nie innym budżetem i tu szukajmy rozwiązań i naprawdę bardzo bym chciał i prosiłbym, nie szczujmy szkołę na szkołę, nie róbmy sytuacji takiej, że jedni mają mieć, inni mają nie mieć, a jeżeli ci mają, to im zabierzmy, bo wydaje mi się, że wracamy do systemu, który już kiedyś był. I ja myślę, że tutaj naprawdę to jest kluczową sprawą jest to, żeby jeżeli jest sytuacja taka, która teraz jest dzisiaj w liceum imienia Żeromskiego, w przyszłym roku może być zupełnie w innej placówce, więc poszukajmy tego rozwiązania. Może jest właśnie tym dobrym pomysłem, że poszukajmy może możliwości od nowego semestru szkolnego, żeby jednak stworzyć takie warunki, żeby jednak te pieniążki się znalazły, ale jeszcze raz apeluję, naprawdę nie szczujmy szkołę na szkołę i na szkoły, bo ono jest naprawdę niepotrzebne. A ja chciałbym, żebyśmy jednak wrócili do debaty o oświacie. Tutaj kolega przewodniczący naszego klubu zapytał się, ja bym właśnie teraz chciał skupić się na dyrektorach jednostek, którzy są tutaj. Po to ich, proszę Państwa, zaprosiliśmy, siedzą tutaj już drugą godzinę i może usłyszmy, bo faktycznie o dane, które są nas interesują, czyli finanse, czyli czy finansowanie, czy zabezpieczenie wynagrodzenia w placówkach u Państwa jest zagrożone, czy nie. I na tym się może skupmy. Ja bym bardzo prosił, żeby jednak dyrektorzy teraz, jeżeli są obecni, mieli możliwość wypowiedzenia się, że tak, proszę Państwa, w mojej szkole nie ma problemu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie wynagrodzeń do grudnia. I to jest chyba ważne i istotne tej naszej dyskusji. I wówczas będziemy szukać innych rozwiązań i znajdźmy te rozwiązania, żeby wszyscy byli zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja bym proponował, żebyście w klubie razem ustalili ten pogląd o elitarności szkół, bo to jeden z członków klubu mówi tak, drugi mówi inaczej. Pan radny Zbigniew Szyszka prosił o głos. Proszę uprzejmie. Przewodniczący powiedzieć bardzo dużo, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że różnica między liceum Orzeszkowej a Żeromskiego jest 1,67 ucznia, tylko na gdyby były powiedzmy trzy klasy, tak, w jednej i drugim oddziałach, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to nasze dzieci, bo ja też jestem ojcem, równie dobrze być po stronie tamtejszej rodziców, bo też co się uczy w Żeromskim. Niestety liczę na to, że trzy klasy, tak? I bardzo wielu rodziców do mnie również przychodzi, również z miasta Bartoszyce, z racji pełnienia przeze mnie funkcji lekarza. Przychodzę mówią to, że ich dzieci są poszkodowane, dlatego że mieli na przykład do wyboru człowiek, który, chłopak, który miał, powiedzmy, był uczestnikiem i zdobywał wyróżnienia na trzech olimpiadach, mógł sobie wybrać trzy licea w Olsztynie. Taka wybrał na Żeromskiego, natomiast w tej chwili niestety został jak gdyby włożony do klasy, która ma 37 osób. Jest to jak gdyby nawet sugerowanie rodzicom, że podjęli decyzję razem z uczniami niewłaściwe, tak? Zupełnie nie tak jak chcieli. Także 1,67 ucznia decyduje o tym, czy klasa będzie dwosobowa, czy będą dwa oddziały, czy trzy oddziały. Proszę Państwa, to są nasze dzieci. Teraz jeśli chodzi o Państwo, mówicie, że o rozszerzenia. Owszem, rozszerzenia będą, ale dzieciaki te będą zdawały maturę głównie z polskiego matematyki, gdzie te przedmioty są w tej chwili w klasach 37-osobowych. One nie mają szans na przygotowanie się do pedagogów. Rozumiem. Pan starosta prosił o głos. Ja chcę mówić, że zwrócić uwagę, to że my jakby prosimy dyrektorów, zapytać dyrektorów, czy mają taką wolę, bo tutaj chcą występować, bo jakbyśmy... No właśnie miałem zamiar to zrobić. Jeśli wdrażają taką wolę, która chce wystąpić, to myślę, że przewodniczący dostępny, tylko to ma być ich decyzja, a nie jakiś... Więc ja zapytam, czy ktoś z Państwa dyrektorów chciałby zabrać głos? Bardzo proszę.
Pani Monika Bogdanowicz, dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych, nie, już nie, numer jeden imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pierwsza kwestia, o której akurat dyskusja się toczy, to chciałam powiedzieć, że w mojej szkole też są klasy 38-osobowa, 35-osobowa, ale nie dlatego o tym mówię, żeby inni mieli tak samo źle jak i ja, tylko chciałam zwrócić uwagę, że ten sam mamy problem. Jeżeli Państwa interesują finanse, ja będę mówiła o swojej szkole, nie jestem przygotowana w tej chwili z dokładnymi cyframi. Po konsultacji z Panią Księgową w tej chwili mamy zabezpieczone wynagrodzenia na listopad, górę i dół. Już ZUS za wrzesień, październik i listopad poprosiliśmy o odroczenie płatności. Najprawdopodobniej uda nam się zapłacić Urząd Skarbowy do końca i na grudzień według informacji mojej pani księgowej wynika, że brakować nam chyba będzie, jak dobrze pamiętam, 280 tysięcy. Nie wiem, czy to jest dokładne, ale tak mniej więcej to wygląda. Powiem Państwu tak, zrobiliśmy wiele działań, między innymi łączenia klas. My jesteśmy szkołą techniczną, więc łączymy w jedną klasę dwa zawody, różne, na warsztatach różne łączenia. Nie zatrudnialiśmy żadnego nauczyciela w tym roku. Jeden w tej chwili odchodzi, też nie będziemy zatrudniać. I jak gdyby no może trochę to pomogło, ale tych pieniędzy i tak zdecydowanie było za mało. Ja powiem Państwu tak, bardziej przerażona jestem tym, co nas czeka w przyszłym roku. Bo z tej przynajmniej wstępnej informacji, którą w tej chwili mamy, my nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Nie jesteśmy po prostu w stanie. Ja chciałam powiedzieć, że ja przejęłam kotłownię, z kotłownią przejęłam 10 ludzi, a na dzień dzisiejszy budżet, który no wstępnie mam oszacowany, jest mniejszy niż w ubiegłym roku. Więc jak ja mam to zrobić, jak szkoła może normalnie funkcjonować? Jestem, proszę Państwa, przerażona, bo żeby w tym budżecie się zmieścić, to nie wiem, czy nie powinniśmy w tym momencie zacząć rozważać, nie wiem, likwidację klas, uczniów, zwalnianie nauczycieli, bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w takim stanie byli w stanie po prostu normalnie funkcjonować. Więc myślę, że ja zdaję sobie sprawę z sytuacji, w jakiej finansowej jest starostwo. Ja cały czas mówię, że ta subwencja jest za mała, szczególnie przy szkołach zawodowych. Ja mówię to o zawodówkach i technikach, no bo to są zupełnie inne realia pracy. Ja mam problem, jak gdyby nauczyciele ciągle mi zgłaszają, nawet przedmiotów zawodowych, że oni nie są w stanie z takimi dużymi grupami pracować, bo brakuje stanowisk po prostu dla nauczycieli. Ja już nie mówię o tym, że brakuje nam pieniędzy na doposażanie szkoły, bo jesteśmy szkołą techniczną, która jak gdyby no jest wymagająca, bo ciągle trzeba przecież tę szkołę doposażać. A ja w zasadzie nawet nie planowałam chyba pieniędzy na pomoce naukowe, bo już nie było z czego tych pieniędzy po prostu zaplanować. Jesteśmy, proszę Państwa, szkołą, która no, akurat ze względu chyba na swoje położenie, dlatego że tam jest taki ten cały ośrodek, my świadczymy wiele usług jak gdyby wspólnych dla innych podmiotów, między innymi w tej chwili kwestia ogrzewania. No, kotłownia podlega pod nas, prawda? No jak gdyby koszty są w tej chwili nasze, prawda? W związku z tym przyszli ludzie, którzy też są w tej chwili na naszym garnuszku i ja oczekiwałam, że ta subwencja przynajmniej mojej szkoły na przyszły rok będzie zdecydowanie większa, żeby chociażby zabezpieczyć potrzeby płacowe tych ludzi. Ja bym naprawdę bardzo prosiła, żebyście się Państwo zastanowili, w jaki sposób ma być to rozliczane pomiędzy jednostkami, czy to ja jako dyrektor, bo ja nie bardzo sobie wyobrażam, że ja jako dyrektor idę do pani do PCPR-u i jej mówię, że ona mi zapłacić ma za ogrzewanie tyle i tyle. Jeżeli ja, proszę Państwa, na stołówce nie mam prawa sprzedać obiadu nauczycielowi bez uchwały Rady Powiatu, tak, no to jak ja mogę podejmować takie decyzje? Kiedy wiosną rozmawialiśmy jeszcze na temat tego budżetu, była opcja, między innymi pani skarbnik też się zastanawiała, czy my mamy się rozliczać, czy po prostu moja szkoła dostanie odpowiednio większe pieniądze, żeby te wszystkie
sprawy jak gdyby finansowe pozałatwiać. Na dzień dzisiejszy powiem szczerze, że ja w dalszym ciągu nie wiem, na czym my stoimy. Tu już koleżanki moje już mnie pytają, czy ja będę je rozliczała, czy ja będę im faktury wystawiała, bo jest kwestia chociażby i hali sportowej. Jest hala sportowa, no uważam, że ona jest po to, żeby dzieci tam ćwiczyły, prawda? Natomiast no koszty są, nie ukrywam, po mojej stronie. Jest stołówka, która jest stołówką, gdzie świadczy usługi mniej więcej w podobnej ilości dla uczniów szkoły specjalnej i dla moich uczniów. Koszty są po mojej stronie. Prowadzimy internat. Ja wiem, że internat jest drogi, ale ja Państwu powiem, że jeżeli zrezygnujemy z internatu, to wielu naszych uczniów nie będzie miało możliwości w ogóle kształcić się w szkole średniej, bo wiele dzieci nie ma możliwości dojazdu. Powiem Państwu tylko tyle. O godzinie 2 w niedzielę internat jest kompletny, bo te dzieci w poniedziałek nie mają czym dojechać. I my już w poniedziałek zapewniamy dzieciom, nie zapewniamy ze względów oszczędnościowych jedzenia, żeby nie generować kolejnych kosztów, ale opiekę wychowawczą oczywiście w tym momencie musimy zapewnić. Więc to jest cała masa problemów i nie wiem, uważam, że powinniśmy się wszyscy wspólnie zastanowić, jak z tego problemu w ogóle wyjść. Ja wiem, że szkolnictwo zawodowe jest drogie. Ja wiem, że bywało tak, że w niektórych powiatach prawie w ogóle ono przestało funkcjonować, bo szkolnictwo ogólnokształcące jest tańsze. Tylko proszę Państwa, jak my raz to zniszczymy, to my tego nie odbudujemy. Ja już mam doświadczenie klas techników o innej specjalności, gdzie jak gdyby przestało to być modne, to wypadło i do tego nie wrócimy, żebyśmy nawet nie wiem jak chcieli. Ileś tam lat temu przecież szkoła stała na mechanizacji rolnictwa, wyposażenie, wszystko było, w pewnym momencie uczniów zabrakło. Nie ma dzisiaj nic, oprócz nauczycieli, którzy mogliby uczyć, bo mają odpowiednie kwalifikacje. To trzeba byłoby się zastanowić, co dalej z tym szkolnictwem zawodowym. Ja powiem Państwu więcej. Moi nauczyciele, patrząc co się dzieje, nawet próbują mnie nakłaniać, żebyśmy może lepiej ogólniaki otworzyli, prawda? Tylko chyba nie w tym rzecz, żebyśmy robili kolejne ogólniaki. Szkołę zawodową, którą my mamy, to jest szkoła branżowa pierwszego stopnia, to jest szkoła, która funkcjonuje na bazie własnych warsztatów. Te dzieci nie muszą mieć podpisanych umów z pracodawcami, zajęcia odbywają wszystkie u nas. I też jesteśmy mało konkurencyjni dla pracodawców, ponieważ my tym dzieciom za to no nie płacimy. Natomiast one w innych, tam gdzie są pracodawcy, jakieś tam pieniądze otrzymują i no pewno wolą być tam, prawda, niż u nas, ale no tego też nie jestem w stanie jak gdyby zmienić. Także tyle, jeżeli mogłam powiedzieć, sytuacja finansowa w mojej szkole i po prostu chciałabym, uważam, że wymaga to naprawdę podjęcia, nie wiem, ja po prostu nie umiem powiedzieć, ale proszę Państwa, no ja jestem dyrektorem szkoły. Ja oczekuję, że ja finanse otrzymam z organu prowadzącego. Organ prowadzący pewno takie oczekiwania ma, nie wiem, gdzieś tam wyżej, prawda? No bo my po prostu tego nie przeskoczymy. Nawet tutaj była mowa o tym, no jakieś tam pieniądze próbujemy zarabiać, ale proszę Państwa, my nie jesteśmy w stanie zarobić pieniędzy, które jak gdyby no, pomogą nam w utrzymaniu zdecydowanym szkoły, bo takiej możliwości po prostu nie ma. Także ja miałabym tyle, dziękuję bardzo. Może jakieś pytania do mnie? Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze? Pan dyrektor, proszę bardzo. Pan dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, pan Marek Lidziński. Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Wysoka Rado. Poniekąd troszeczkę zostałem wywołany do tablicy i trochę jestem zaskoczony, że komisja obraduje i rozmawia o mojej osobie czy o moich kolegach dyrektorach, nie zapraszając na nią dyrektorów, bo pewnie wiele kwestii byśmy na niej wyjaśnili. Proszę Państwa, zadaniem powiatu jest prowadzenie oświaty i tak jak wszędzie na spotkaniach dyrektorów z kuratorami czy w ministerstwie powtarzają nam, że na finansowanie oświaty składają się trzy składniki. Subwencja oświatowa, dotacja celowa i wkład własny organów prowadzących. I
My, jeżeli mamy mówić o finansach poprzedniego roku czy tego roku, mogę również powiedzieć tylko o swojej szkole. Plan budżetu, który zawsze składamy realny, nigdy on nie jest na wyrost od wielu, wielu lat, tylko najpotrzebniejsze rzeczy, które są po to, żeby wykonać zadania statutowe placówki, na ten rok opiewał na 8,5 miliona. Dostaliśmy 7 700 zł, z czego 600 tysięcy to były dotacje celowe na programy unijne i programy rządowe. Czyli tak naprawdę zostało nam 7 100 000 zł. Nasza subwencja na ten rok, na wszystkich uczniów i wychowanków, wynosiła 7 050 000. Wynagrodzenia, jeżeli byśmy wynagrodzenia brutto wypłacili do końca tego roku, to jest 7 087 000. Czyli wynagrodzenia, subwencja pokrywa kwotę wynagrodzeń. Natomiast my w ten rok weszliśmy też z zobowiązaniami z poprzedniego roku i trzeba o tym pamiętać, że w zeszłym roku już były robione prolongaty odroczenia płatności do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u i byliśmy zobowiązani jako dyrektorzy do 31 marca, żeby te zobowiązania zapłacić. Więc z tej kwoty, którą dostałem z budżetu, 400 tysięcy jeszcze musieliśmy zapłacić kwoty do Urzędu Skarbowego i do Urzędu Podatkowego. Na tą chwilę, tak jak pani dyrektor Bogdanowicz mówiła i myślę, że większość placówek to potwierdzi, mamy złożone pisma do Urzędu Skarbowego i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odroczenie płatności już za wrzesień, październik i listopad. Grudzień przechodzą płatności w styczniu, więc tak naprawdę nie mamy na wynagrodzenia. Brakuje nam w tej chwili, żeby zamknąć rok. Na górę listopada mamy zagwarantowane pieniążki, na dół i listopada i grudzień nie. My wykonujemy zadania, które są zatwierdzone w arkuszach organizacyjnych. Tak jak pan dyrektor Monkiewicz powiedział, rok budżetowy mija się z rokiem szkolnym i wszystkie zobowiązania finansowe, tak zwane oszczędności, które mogliśmy poczynić w tym roku, opiewają tylko 4 miesiące, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Dlatego, że wszystkie zadania, które były wpisane w arkuszu organizacyjnym, do 31 sierpnia nie można było ich ruszyć. Obecnie od września w placówce jest o 3 oddziały mniej niż było w roku ubiegłym. Szkoły podstawowej, branżowej szkoły pierwszego stopnia, szkoły przysposabiającej do pracy. Jest ich 18, było 21. Przy większej ilości uczniów, bo mamy 211 uczniów i wychowanków, których obsługujemy. 49 wychowanków w internacie, a było ich 45 w zeszłym roku. Liczymy, że subwencja, którą otrzymamy w przyszłym roku będzie, czy w tym roku jeszcze, będzie na podobnym poziomie albo troszeczkę wyższa, ale jak Państwo słyszeliście, ona nie zabezpiecza funkcjonowania placówki, zabezpiecza jedynie wynagrodzenia pracowników. Na wszystkie inne działania powinniśmy otrzymać. Jesteśmy jedyną placówką w powiecie, która kształci uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu, od pierwszego roku życia do 24 roku życia. Wachlarz naszych usług jest bardzo duży, a nie jesteśmy w stanie z samej subwencji utrzymać jednostek oświatowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego, pani Anna Jurgielewicz. Proszę uprzejmie. Szanowna Rado, Panie Starosto, Szanowni Państwo, tu moja szkoła była kilkakrotnie już dzisiaj wymieniana z wiadomych względów. Ja nie będę odnosić się do tych rozszerzeń, bo Państwo już wszystko wiecie, więc nie będę powtarzać, że warunki pracy są trudne. I oczywiście rodzice mają całkowitą rację, prosząc o to, żeby ten podział nastąpił. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, no to proszę Państwa, może nie jest liceum taką drogą szkołą jak szkoły zawodowe, techniczne, ale my też potrzebujemy sprzętu. Państwo wiecie, że w klasach, które zaczęły teraz naukę po szkole podstawowej, podstawa programowa mówi wyraźnie o tym, jaki sprzęt powinien być
z jakiego powinny dzieci korzystać na wszystkich zajęciach, i językowych, i innych. Każda pracownia powinna być wyposażona w tablice multimedialne. Takiej tablicy za pieniążki budżetowe my nigdy w życiu nie kupiliśmy. My te, które mamy, to mamy albo z projektów, albo z konkursów, albo po prostu kupiła nam je Rada Rodziców. Druga rzecz to także i w naszych szkołach, w szkołach ogólnokształcących, dzieci uczą się informatyki. Nasza pracownia ma 15 lat. Więc jak można nauczyć się informatyki w sposób nowoczesny, zdawać maturę z informatyki, która jest jedną z cięższych, na takim sprzęcie? My robimy wszystko, co można, żeby ten sprzęt uzyskać. Piszemy do Ministerstwa Cyfryzacji. W tym roku wygraliśmy konkurs. Dostaniemy specjalne urządzenie z prawie 30 laptopami, ale kiedy to będzie dokładnie, nie wiadomo. Wygraliśmy go. Mamy dostać ten sprzęt, nie wiadomo kiedy, ale to jest taki sprzęt mobilny, który będzie po całej szkole wędrował, natomiast pracownia wymaga, wiadomo, że zmian. Jeżeli chodzi o finanse, to sytuacja nie jest inna niż w tych placówkach, które już przed chwilą tutaj były przedstawiane. Ja może jeszcze dopowiem do tego, co powiedzieli moi przedmówcy, pani dyrektor Monika Bogdanowicz i pan dyrektor Marek Lidziński, że oszczędności także były czynione i to duże, bo myśmy łączyli klasy, łączyli grupy. No tutaj nawet pan dyrektor Monkiewicz wie, bo jego syn własny chodzi do takiej połączonej grupy. Natomiast oszczędności, jakie były dokonane, łącznie, bo tutaj jeszcze moi przedmówcy zapomnieli powiedzieć, że oszczędności były dosyć duże ze względu na udział nauczycieli w strajku. W kwietniu 2019 roku część nauczycieli strajkowało. W przypadku mojej placówki to było prawie 50 tysięcy mniej do zapłacenia niż zwykle. A więc te oszczędności wynosiły w przypadku mojej placówki prawie 80 tysięcy. To i tak jest jednak za mało. Zgodnie z tym, co zostało nam przekazane, już wystąpiliśmy do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u o odroczenie płatności. Moja placówka już dostała takie odroczenie z ZUS-u za miesiąc wrzesień. Jeżeli chodzi o te płatności, które są konieczne, czyli wypłaty dla pracowników zarówno pedagogicznych, jak i administracji i obsługi, to mamy zabezpieczone na październik i na listopad, oczywiście netto. Natomiast jeżeli chodzi o grudzień, to tych pieniążków brakuje. Jeżeli te płatności ZUS-u i Urzędu Skarbowego będą odroczone, to będzie nam netto brakowało około 130 tysięcy. To może jest mniej niż w innych placówkach, ale placówka jest mniejsza. To jest jednorodna placówka, gdzie zatrudniamy około 32 nauczycieli, no i tam około 10-11 osób obsługi, ale braki też są. I również przyłączam się do tego apelu, o który tutaj zgłosiła pani Monika Bogdanowicz, że w tych granicach budżetu, które mamy tylko w ramach oczywiście subwencji i tych 20%, które powiat zwykle dokłada do funkcjonowania szkół, nie jesteśmy w stanie przygotować takiego budżetu. Bo jak ja wyliczałam, że trzeba te zaległości zapłacić za rok 2019, które będą, w moim przypadku z ZUS-u i Urzędu Skarbowego to będzie około 250 tysięcy, to proszę Państwa, proszę też pamiętać, że od 1 stycznia 2020 roku wzrasta najniższe wynagrodzenie krajowe, to jest 2600, plus do tego jeszcze dodatek stażowy i to też generuje koszta. Subwencja jest tylko na pracowników pedagogicznych, nie ma tej subwencji na pracowników administracji i obsługi. A w ramach tego, co dostaliśmy wyliczone, jakie kwoty powinny się znaleźć w naszych budżetach, to mamy zawrzeć zarówno płace i pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, więc jest to raczej takie nierealne. Ja miałabym tyle na razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze, tak, pani dyrektor zespołu szkół imienia Elizy Orzeszkowej, pani Ewa Petrykowska, proszę bardzo. Urszula, przepraszam bardzo, Urszula. Ale Ewa to też ładne imię. Bardzo. Dziękuję Państwu. Dzień dobry. Ja powiem w ten sposób. Na dzisiaj zespół szkół numer 2 na bieżąco realizuje wydatki rzeczowe. Są to wydatki bardzo, bardzo oszczędne. No ale przed nami ostatnie miesiące tego roku budżetowego i rzeczywiście możemy napotkać trudności z opłaceniem faktur, szczególnie za energię elektryczną i centralne ogrzewanie, bo jeżeli chodzi, no tutaj też wchodzą nam takie dodatkowe wydatki bardzo wysokie za kursy uczniów. I jeżeli chodzi o te spółki, którym na dzień dzisiejszy nie zalegamy z żadnymi płatnościami, ale już wystąpiliśmy do spółki COWiK i do spółki Bartko o przedłużenie terminu płatności do 15 stycznia. W
firma Bartko odpowiedziała nam, że przedłuża nam te płatności, natomiast nie mamy odpowiedzi z firmy COWiK i obawiam się, że tutaj może być odpowiedź negatywna i będziemy mieli z tym kłopot. Złożyliśmy także wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS za wrzesień, październik i listopad. To będzie ogólna kwota prawie 400 tysięcy i no to nam pozwala zabezpieczyć wypłaty netto do końca grudnia. Natomiast no brutto nie jesteśmy w stanie tego zabezpieczyć. Natomiast cóż tutaj więcej, no skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, no to były bardzo wysokie kwoty. Tutaj już nie, może nie będę Państwu przytaczała tych kwot, które mamy zapisane, no ale one zdecydowanie zrobiły wyłom w naszym budżecie. I mimo tego, że trzykrotnie, przepraszam, że otrzymaliśmy trzy transze zwiększające nasz budżet na 2019 rok w łącznej kwocie 120 960 zł, to, no to po prostu kropla w morzu potrzeb, które są w szkole. I powiem tak jak nasi poprzednicy, że no, problemy finansowe szkoła ma. I jeżeli chodzi, tak jak mówiłam, o płace, o wynagrodzenia, no to netto jesteśmy w stanie wypłacić pod warunkiem, że ZUS przychyli się do naszego wniosku. Natomiast już te kwoty brutto i wszelkie inne, no to już jest olbrzymi problem. No i te wszystkie zadłużenia, które mamy na dzisiaj, przejdą nam na kolejny rok budżetowy i będą po prostu pogłębiały taką i naszą dziurę w budżecie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani dyrektor PCE, czyli Powiatowe Centrum Rozwoju PCRE, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pierwsze moje wystąpienie. Jeżeli chodzi o moją placówkę, trzy w jednym, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Biblioteka Pedagogiczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i od 1 września również Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Jeśli chodzi o sytuację finansową, z poprzedniego budżetu, z planu finansowego zostało nam zdjęte 194 tysiące, więc samo przez się można tutaj zrozumieć, że również ta kwota zabrakła nam do pełnej realizacji budżetu. Jesteśmy placówką malutką. Razem z Młodzieżowym Domem Kultury mamy inaczej liczoną subwencję. Nasza subwencja wynosi 0,02% bodajże. Jest liczona od ilości uczniów w powiecie. Subwencja potrzebna nam jest głównie na poradnie, ponieważ biblioteka działa na podstawie dotacji celowej wojewody. ODN również, ale nie do końca, ponieważ dotacja w ODN-ie zapewnia pensję tylko doradcom metodycznym, pensje i pochodne, nic więcej. Nic więcej. Jeżeli chodzi o bibliotekę i ten budżet, który mamy opracować na przyszły rok, tutaj również, pomimo tego, że mamy subwencję, zabraknie nam około 20 tysięcy. Przepraszam może, że będę trochę chaotyczna, ale to też emocje i z racji tego, że młody dyrektor i taka sytuacja od tamtego roku. Jeżeli chodzi o poradnie i oszczędności, w kwietniu ubiegłego roku zostało zlikwidowane stanowisko wicedyrektora w poradni. W grudniu zarówno w poradni, jak i we wszystkich placówkach zostały nam okrojone dodatki funkcyjne dyrektorów. We wrześniu zostały nam okrojone dodatki motywacyjne. To też jest oszczędność. Mimo tego tych pieniążków nam również tutaj brakuje. Ja składałam w tym roku pisma do zarządu już na zabezpieczenie dołu października i góry listopada, ponieważ już tutaj nie mamy na wypłaty. Prolongaty również były składane. Zarówno do ZUS-u, jak i Urzędu Skarbowego. Taka sama sytuacja była w roku ubiegłym, także też wchodzimy z długiem w nowy rok.
wytyczne, które otrzymaliśmy, żeby skonstruować budżet na rok 2019-2020 są nierealne. Ja nie wiem, jak to zrobić naprawdę z tak niską subwencją. Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem, wczoraj ucięłyśmy z księgową 50 tysięcy, nam się udało, brakuje nam jeszcze 150. W 1,093 mln nie jesteśmy w żaden sposób w stanie się zmieścić, chyba że przestaniemy płacić za prąd, za wodę, za ścieki i tym podobne rzeczy, ale potrzebuję tutaj polecenia na piśmie, żeby to zrobić, ponieważ ja jako dyrektor tego nie wykonam. Z wydatków rzeczowych, które ponosimy, nie kupujemy książek, nie prenumerujemy czasopism, kupujemy karty dla badanych dzieci w poradni, kupujemy arkusze testowe, kserujemy arkusze testowe, czego nie powinniśmy robić, nie kupujemy testów, testy są w projekcie, ale są na zero. Więc ja chciałam, żebyście Państwo wiedzieli, że takie testy są potrzebne i niezbędne, ale nie mamy na nie pieniędzy. Pozyskujemy sponsorów w placówce, natomiast to, jak każdy wie, wymaga czasu, zaangażowania i znajomości również. Więc staramy się naprawdę ze wszystkich sił, żeby ta placówka funkcjonowała. Nie wiem, co jeszcze mam dodać, bo no, my chyba jesteśmy Domem Kultury w najtrudniejszej sytuacji, bo mamy najmniej tych pieniędzy. Ja, jeżeli mogę, z tego miejsca również poprosić tutaj o przyspieszenie podpisania porozumień między powiatami, jeżeli chodzi o ośrodek doskonalenia nauczycieli, ponieważ nie możemy jeździć poza powiat Bartoszyce w tej chwili, bo nie dysponujemy środkami na zwrot za delegacje i materiały metodyczne. Mamy duże zapotrzebowanie. ODN ruszył pełną parą, jak wszyscy widzą, tak? Można zajrzeć na stronę internetową, na stronę facebookową. Bardzo się staramy, żeby ten ODN miał jakość, żeby spełniał wymagania, żebyśmy nie utracili akredytacji, którą dostaliśmy, wstępną akredytację, natomiast żeby otrzymać akredytację właściwą, szereg różnych wymagań musimy spełnić. A zatem idzie szereg różnych decyzji. Prosiłam również o utworzenie konta dochodów własnych, co bardzo ułatwiłoby nam pracę, ale również pozyskiwanie środków zarówno na funkcjonowanie placówki, ale też funkcjonowanie nie tylko ODN-u, ale całej placówki tak naprawdę i na jakość tego funkcjonowania. Nie wiem, co bym miała jeszcze dopowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, pani Ewa Kozioł. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie, Młodzieżowy Dom Kultury, najmniejsza ze wszystkich tutaj prezentujących się placówek, rzeczywiście budżetowo związana na dobre i na złe z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Jakie oszczędności? Z 26 zatrudnionych nauczycieli zatrudnionych jest 14. Oczywiście Państwo wiecie, że to nie jest jak gdyby w pełnych wymiarach godzin, tak? To są etatowcy, czyli blisko cztery etaty mniej od tego roku, od września tego roku. Szczęśliwie udało się tutaj dzięki rozmowom przeznaczyć to na takie zajęcia, jakie były w mojej ocenie potrzebne najbardziej. Także to zostało tutaj z Państwem i na zarządzie, i na komisji ustalone i takie są. Więc o te cztery etaty mniej, wiadomo, odpowiednio mniej ilość kół zainteresowań, odpowiednia mniej ilość uczestników, no ale są. Jak chodzi o sprawy, z tym też są związane finanse. Ja nie będę się powtarzała co do dodatków funkcyjnych, do podwyżek, które będą w następnym roku, do tych, które były. Może powiem tylko tak, że udało się na dzień dzisiejszy, wiem tyle, że płace netto w MDK-u będą wypłacone. To znaczy to, że
tak dużo etatu odeszło z wrześniem. Wiadomo, że tylko z wrześniem, tak, to 4 miesiące. Także my pracownikom swoim zapłacimy. Natomiast brakuje nam rzeczywiście na pochodne wszelakie, czyli ja, tak jak pozostali dyrektorzy, zgodnie z założeniem, że będzie to być może konieczne, złożyłam prośbę o prolongaty do ZUS-u na 3 miesiące, wrzesień, październik, listopad i na w tym momencie tylko wrzesień, bo w Urzędzie Skarbowym tak to się odbywa, czyli tam też złożyłam taki wniosek o prolongatę. Z Urzędu Skarbowego dostałam w tym momencie, już wiem, że pozytywną odpowiedź, na ZUS jeszcze czekamy. Tak wygląda sprawa. Budżet przewidziany na rok 2020, muszę powiedzieć, że w wypadku mojej placówki jest dużo za mały, to powiem tak. Na płace na pewno też się nie wyrobimy, biorąc pod uwagę to, że mamy także księgowość. Księgowość, podwyżki płac dla administracji i obsługi. Natomiast ja mam jeszcze jeden kłopot, a mianowicie Państwo już wie, Panowie już wiecie, że od 1 grudnia, na dzień 1 grudnia szukam księgowej. Na pół etatu z księgowości, głównego księgowego i płac, ponieważ rzeczywiście pani, która miała przejść do mnie z powiatowego zespołu administracji oświaty, zdecydowała pismem wypowiadającym warunki porozumienia z 30 sierpnia, jeszcze skierowanym do pana dyrektora Karulewskiego, przejście do mojej placówki zostaje tylko i wyłącznie w liceum ogólnokształcącym, bo tamtą też placówkę uznała jako tą macierzystą. Tam zostaje, ja mam w tym momencie bardzo dobrą księgową na zastępstwie, panią Kasię Ploch i bardzo dobrą panią od administracji, od płac, panią Hanię Jotko, ale panie zdecydowanie powiedziały, że to jest czas na zastępstwo, to jest czas maksymalnie do 30 listopada, a później odchodzą. Czyli ja mam nadzieję, że ktoś się zgłosi, jeżeli nie, to będę miała problem z głównym księgowym, z płacami. Panie pracują nie na połówkach etatu, tylko na 1/4, wiadomo, to jest podzielone zostało. Więc to tak wygląda, mam nadzieję, że mi się uda jakoś sprawę rozwiązać, natomiast jeżeli mi się nie uda, to nie wiem, co będę robiła, dlatego że to są wszystkie bilanse na koniec roku. Wszyscy mają to szczęście, dyrektorzy, że mają księgowych. Ja od 1 grudnia księgowego czy księgowej mieć nie będę, więc nie wiem, co zrobię i kogo będę prosiła o pomoc. Pewnie tutaj w starostwie będę prosiła tak zwyczajnie po ludzku, żeby ktoś mi pomógł. To w zasadzie wszystko. To znaczy, no mówię, my jesteśmy najmniejsi. Jak gdyby najmniej, co nie znaczy, że mam nadzieję, że dla wszystkich Państwa jesteśmy mniej ważni, bo wiecie Państwo, że dzięki działalności między innymi mojej firmy dzieci rozwijają swoje zdolności, zainteresowania artystyczne, sportowe i osiągają olbrzymie sukcesy, ale ja o tym w tym momencie z racji mojego smutku finansowego nie będę się tym chwaliła. I to wszystko. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze pan Wiesław Kurach prosił tym razem o głos. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja bym chciał się może odnieść jeszcze do posiedzenia komisji, które wczoraj się odbyło. Wczoraj na posiedzeniu komisji nie były omawiane sprawy oświatowe. Jedyna informacja, którą chcieliśmy uzyskać, to była informacja od pani skarbnik a propos zadłużenia i przyszłych gdyby braków finansowych jednostek do końca roku. To była jedyna informacja, którą chcieliśmy uzyskać od pani skarbnik, żeby zabezpieczyć płace do końca roku w poszczególnych jednostkach. A nie wyobrażam sobie, wracając do budżetu, że jeżeli będzie spotkanie komisji odnośnie spraw budżetu, że państwa dyrektorów nie będzie na tym spotkaniu, bo ten rok będzie trudny, musimy wspólnie razem
wspólnie. Na pewno sami nie znajdziemy rozwiązania w tej kwestii, bo ja jestem blisko tego i sobie zdaję sprawę, jakie są problemy na dzień dzisiejszy. Dlatego tu deklaruję, że na pewno, że będzie spotkanie, a będzie. Sam osobiście Państwa zapraszam na to spotkanie. Myślę, że Pan Starosta również nic nie będzie miał przeciwko temu, żebyśmy tu wspólnie wszyscy siedli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć i tak jakby podkreślić to, że te problemy, jakie są w tej chwili w szkołach, to nie są problemy tylko szkół, to są również problemy nasze, czyli ja mówię o Radzie, o Starostwie, to są nasze wspólne problemy i żeby to nie traktować tego, że my, prawda, że my musimy wspólnie w jakiś sposób działać, żeby te wszystkie problemy rozwiązać. My to doskonale rozumiemy, te problemy. Ja tu chciałbym wyrazić podziw i uznanie i szacunek dla dyrektorów, którzy naprawdę robią wszystko, co mogą, żeby z tych problemów w jakiś sposób tam wyjść, żeby je rozwiązać. I myślę, że musimy znaleźć jakieś rozwiązania. My, czyli i dyrektorzy, i rada, i zarząd, i starosta, wszyscy razem, bo problemy są naprawdę duże i my je musimy rozwiązać w jakiś sposób, razem, wspólnie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pan radny Hilmanowicz prosił o głos. Ja mam takie pytanko, bo no, pytanie do pana przewodniczącego komisji, pan przed chwilą powiedział, ale też do radnych, którzy wczoraj byli, bo ja mam takie wrażenie, że wczoraj w bardzo optymistycznych barwach i pani skarbnik i panowie przedstawiliście oświatę. No, natomiast tu po wysłuchaniu dyrektorów, no nie jest tak kolorowo. No, to tak chciałbym tylko powiedzieć, bo z tego co ja zrozumiałem, chyba że nie zrozumiałem, że tylko jedna placówka do końca roku będzie miała problemy finansowe, a tu się okazuje, że nie tylko jedna. Także dwa słowa. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pan Jerzy Szarejko, proszę uprzejmie. Wysłuchałem właśnie wypowiedzi dyrektorów. No i rzeczywiście odroczenia, ale co one zmienią? Te odroczenia trzeba będzie i tak spłacić, prawda? I dopóki nie znajdziemy funduszy, no to ja nie wiem, co dalej możemy zrobić. Zrezygnować z budowy dróg? Też potrzebne. Musimy też jeździć drogami. Trzeba znaleźć jakiś, prawda, złoty środek. I tak zastanawia mnie właśnie, że były małe klasy. No może budżet pozwalał, ale nie. Wtedy rzeczywiście mało dróg robiliśmy. Może i dlatego tak. Ten problem narastał. I to narastał ciągle i właśnie koledzy z poprzedniego zarządu, którzy tam uczestniczyli i debatowali, mieli chyba też świadomość, do czego to dojdzie. I teraz ta sytuacja taka zaistniała, że niestety ten dołek musimy w jakiś sposób spłacić. I nie wiem, w jaki sposób tu rozwiążemy. Że oczywiście musimy rozmawiać, ale bez funduszy rozmowa też nic nie da. Tak, rzeczywiście rozmawiać trzeba, szukać rozwiązań trzeba, to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Pan radny Przybysz chciałby zabrać głos, proszę. Ja tak chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz, że po wysłuchaniu tutaj państwa dyrektorów, gdzie zawsze trzeba było coś takiego robić, że trzeba wspólnie pracować i słuchać i dochodzić do jakiegoś porozumienia, to stwierdzam, że mamy naprawdę bardzo dobrych menedżerów, że jeżeli tak mają okrojone budżety, to sobie poradzili bardzo pięknie. A tu trzeba taką gorzką pigułkę dodać do tego wszystkiego, że to, że mamy tak okrojone budżety, to jest wina tego, że mamy bardzo małą subwencję. I panie starosto, to jest taka gorzka pigułka do tego, ja nie wiem, czy wy na Związku Powiatów Polskich przekazujecie to stronie rządowej, dopóki my nie będziemy mieli porządnej subwencji. Ja powiem, cały czas to robimy. Ja wiem. Ale kto słucha samorządu w tym momencie? Na to wychodzi chyba, że nikt. Jeżeli nie jesteśmy, podejrzewam, jedynym powiatem, jedyną gminą, miastem, które ma takie problemy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan starosta, tak? Znaczy ja
uważam, że należałoby tę naszą dzisiejszą dyskusję, no bo tak to trzeba nazwać, te sprawy różne, prawda, w jakiś sposób podsumować. Bo po pierwsze, wyłania się tutaj jasno obraz sytuacji naszej oświaty powiatowej i dobrze, że wszyscy Państwo z tym się jakby zapoznajecie, bo te wszystkie problemy, które przedstawiają nam poszczególni dyrektorzy, no niestety ciążą tutaj również na zarządzie i tych spraw związanych z próbą, że tak powiem, uzupełnienia środków, czy środkami właśnie tych potrzeb wszelkich przedstawianych tutaj przez nasze jednostki oświatowe jest bardzo wiele z naszej strony. Ale chcę jeszcze raz jakby jasno i dobitnie powiedzieć, że budżet powiatu też jest budżetem tworzonym na bazie subwencji, dotacji, prawda, czyli środków znaczonych, celowych, które są przeznaczone na bardzo konkretne właśnie cele. I dochodów własnych mamy bardzo niewiele. Te wszystkie dochody, które oscylują gdzieś w granicach 6-8 milionów w skali roku, były przeznaczane do tej pory tak naprawdę tylko i wyłącznie na oświatę. I miejmy tego świadomość, że więcej tych środków nie dostaniemy. I tak jak tutaj skonstatowaliśmy wszyscy, że potrzebna jest zmiana systemowa, czyli potrzebne jest dofinansowanie oświaty w jakiś zasadniczy sposób. Bo to wszystko, co uczyniliśmy poprzez ten nasz zespół i Państwo dyrektorzy potrafili się w taki sposób jakiś zorganizować, żeby to wszystko, co na dzisiaj jest możliwe, tego wszystkiego dokonać. No my tak tutaj kolokwialnie mówimy, że no nie da się wyciskać soku z jakiegoś owocu do końca, bo, no bo to już tam jak go nie ma, to już ściśniesz go bardziej, ale też już tego soku nie będzie. W związku z czym podobnie jest z oświatą, a to jest bardzo newralgiczna instytucja, czy gałąź w ogóle naszego życia, na której nam wszystkim bardzo zależy. Tutaj padło pytanie, czy my monitorujemy do rządu i tak dalej. Oczywiście, że i Związek Powiatów Polskich, i Związek Miast i Gmin Polskich, i Związek Aglomeracji, i też Metropolii Polskich, wszystkie te podmioty składają te wszystkie swoje uwagi i stanowiska, tudzież spotykamy się. No ja mam taką okazję, że spotykam się również z ministrami i oświaty. No w tamtej kadencji była pani Zalewska, z którą miałem okazję rzeczywiście wiele spraw uzgadniać. I wydawało się, że te sprawy są rozumiane przez rząd. I muszę Państwu powiedzieć tylko jedno, że rozumiane są w sensie jakby samorządowym, ale nie powiatowym. Bo mimo wszystko gminy mają te dochody własne na dużo wyższym poziomie i w jakiś tam sposób mogą sobie radzić. Natomiast powiat nie jest w stanie sobie poradzić z przekroczeniem pewnej granicy finansowej. Jeżeli tak jak powiadam, mamy dochodów własnych 6 milionów i my to wykładamy na oświatę, to jesteśmy już pod ścianą i koniec. I my już tych środków własnych nie znajdziemy. Rozumiejąc oczywiście te wszystkie problemy, z którymi szkoły się borykają. Co nam pozostaje, tutaj któraś z pani dyrektorek chyba mówiła, to co, będziemy albo zamykać szkoły, albo klasy może wcześniej, albo może jeszcze jakąś inną reformę będziemy przeprowadzać, bo są też i takie jakby pomysły, tylko musimy to policzyć, czy to się w ogóle by opłacało. I będziemy o tym oczywiście mówić. W tych sprawach wszystkich myślę, że porozmawiamy sobie również przy właśnie dopinaniu, że tak powiem, budżetu. Dlatego, że myśmy postanowili w taki sposób, że przyjąć do budżetu wszystkie te państwa jednostek oświatowych, że tak powiem, potrzeby, bo to już nie są życzenia, to są potrzeby, bo jak Państwo usłyszeli, jeśli brakuje tablicy, jeśli brakuje tam czegoś, to są to innych komputerów, to są przedmioty, które są potrzebne do nauczania codziennego i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. I my też to wiemy i też chcemy to wszystko poprawić, no ale tak jak tu kolega powiedział, to jest kwestia środków. Ale wracając do tego, że ten budżet będzie w ten sposób przedstawiony Państwu i potem zostaną zaproszeni wszyscy dyrektorzy po to, żebyśmy się zastanowili, co z tym budżetem robić dalej, bo najprawdopodobniej z naszych szacunków będzie gdzieś około 4-5 milionów, które trzeba będzie gdzieś zdjąć na wszystkich jednostkach po to, żeby budżet mógł się w ogóle dopiąć. No to jest szacunek, nie chcę tutaj, prawda, jakby krakać. Dokładnie będziemy wiedzieli za chwilkę, bo to do 15 listopada musimy mieć to już wszystko zamknięte. Więc tak wygląda sprawa. I tutaj co mówi pan przewodniczący Rady, że powinniśmy razem i myślę, że my tak to robimy. Państwo w sposób taki, że wy nas tam nękacie pytaniami i tak dalej, ale to też wam leży na sercu, żeby ta oświata była dobra. Nam z drugiej strony, tym zarządzającym, no wydawało się, że te możliwości nasze będą dużo większe, że szybciej to załatwimy. To się okazało, że po drodze są pewne schody. Oczywiście one są pozytywne, ale te wszystkie podwyżki, które przecież wchodzą, płac minimalnych, są z korzyścią bezwzględnie dla pracowników. Bezwzględnie, to wiemy.
prawda? Natomiast no, muszą pójść za tym jakieś środki, które wyrównają nam nasze dochody. No, szczególnie mówię o powiatach, które nie mają tych dochodów własnych i muszą te środki również otrzymać. Tak jak państwo dyrektorzy tutaj chcą od nas otrzymywać te środki, to my tak chcemy otrzymywać niestety z budżetu państwa, bo z innych źródeł tego pozyskać w zasadzie nie możemy. No są jeszcze inne, to są tam jakieś ułamki procentów, które moglibyśmy gdzieś pozyskać. Więc tak wygląda dzisiaj sytuacja w oświacie. I myślę, że bardzo dobrze jest, że my o tym mówimy wszystkim. I po tym budżecie, no ale to zawsze na wszystko przychodzi czas. Mówiąc o tej jeszcze subwencji na przyszły rok, państwo dyrektorzy też mówili, że tego brakuje. No my przecież też wiemy, że tego brakuje. Ale ostateczna subwencja, ostateczna kwota tej subwencji będzie nam wiadoma na koniec stycznia, bo to już będą szczegółowe wyliczenia i to, co tam będzie nam przydzielone, będzie musiało nam niestety wystarczyć. I teraz, jeśli nam wystarczy, bo może to będą kwoty, które nam naprawdę zabezpieczą i płace, i jeszcze część działalności administracji i obsługi. Ale jeśli nam nie wystarczą, to będzie kolejny moment, w którym się spotkamy i będziemy musieli rozmawiać, że tak powiem, o reformie systemu oświaty powiatowej. No nie ma innego wyjścia. Myślę, że pewne pomysły tutaj już też padły, chociaż tak nie do końca wyartykułowane. My też mamy swoje pewne przemyślenia i będziemy sobie, no może niespokojnie, może w atmosferze gorącej, bo każdemu na tej oświacie zależy, ale przedyskutujemy to i w jakiś sposób, nie doczekawszy się na przykład finansów z budżetu państwa, musieli to rozwiązać, bo taka jest nasza rola. No i nie mamy innego wyjścia. No. Jak się jest szefem czegoś, no to niestety czasami podejmuje się decyzje bardzo trudne dla pracowników i dla siebie samego, bo nikt nie chce rozwiązywać szkoły, nikt nie chce nikogo zwalniać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli staniemy pod ścianą już tak na amen, no to decyzje będziemy podejmować i to decyzja będzie tylko nasza. I ja myślę, że państwo też będziecie w tym uczestniczyć, pomimo że możemy mieć tam różne zdanie na wiele kwestii innych, powiedzmy ideologicznych czy politycznych, ale akurat oświata, powiedzmy stan dróg, to są te dwa elementy w naszym powiecie, które powinniśmy tutaj sobie jasno o tym mówić i powiedzieć, czy nas na to będzie stać w tym budżecie, który zostanie skonstruowany. I ponad podziałami. Tak, i podjąć działania, które nam pozwolą, przecież myślę, że pomysłów będzie na pewno kilka, bo jak się już jest, wiecie, dopchniętym do ściany, to przychodzą czasami takie pomysły nieoczekiwane, które w normalności życia nigdy by człowiekowi do głowy nie przyszły. I ja sądzę, że coś takiego znajdziemy po prostu, ale faktycznie wszyscy razem, przynajmniej w tych dwóch elementach naszego tutaj życia społecznego, oświata i drogi. Jeśli ja jestem już tutaj przy głosie, to ja jeszcze tak bym chciał panu tutaj Ryszardowi odpowiedzieć na te pytania, na to pytanie dotyczące tego programu, pani Jaworowicz. No tak jak pan sam powiedział, że jest to tak temat bardzo delikatny, my nie chcemy tego w jakiś sposób tam nagłaśniać. Ja myślę, że to, co powiem teraz głośno, to nie powinno nikogo chyba tam urazić, nawet w tej naszej telewizji, bo był to bardzo jednostronny przekaz, po pierwsze, prawda? Z drugą stroną nikt się nie skontaktował. Pani Jaworowicz, będąc w Szczurkowie, no przecież mogła wykonać telefon, tak? Czy do starosty, czy do pani dyrektor PCPR-u, czy do osób, które jak gdyby mają coś wspólnego z tym i powiedzieć, no poprosić o spotkanie. No żaden problem byłby, żeby się spotkać i to wszystko wyjaśnić. Było to, sami państwo widzieliście oglądając program, bardzo jednostronne i to jeszcze osób, którzy już tam nie pracują, albo już dawno nie pracują, albo w ogóle nigdy nie pracowali. Więc bardzo złe przedstawienie według mnie tego wszystkiego. Też powiem głośno, co myślę, bo uderzyło mnie w tym programie również taka bardzo jednostronna opinia tam wszystkich tych prawników, którzy tam byli, prawda? Huzia na Juzia, krótko mówiąc, określmy to tak. No przecież jak można oceniać sytuację, kiedy się nie wysłuchaj dwóch stron, a może nawet czasami trzeba trzech. Więc zostawmy to jakby już, pomińmy to milczeniem. No i sprawa jeszcze jest też w prokuraturze. Prokuratura w Kętrzynie prowadzi dochodzenie właśnie tam w tych kwestiach. I druga sprawa jest w sądzie w Bartoszycach, w sądzie pracy, rozstrzygająca o tym, czy pani ta, która tam te sprawy jakby rozpoczęła, ma być zwolniona, czy została zwolniona w trybie właściwym, czy nie. I musimy na to poczekać. Otrzymaliśmy już na nasze zapytania pismo też od pani doktor opiekującej się tym domem pomocy społecznej. Mamy to na piśmie, oczekujemy jeszcze od naszego szpitala, bo tam pamiętacie, były poruszone wątki takie bardzo, bardzo dziwne, bardzo przykre i bardzo nieprawdziwe przede wszystkim, chciałbym tutaj powiedzieć. I będziemy się do tego już tutaj ustosunkowywali. Tutaj pan mecenas przygotowuje taką
takie pismo, taką odpowiedź, takie stanowisko. No zobaczymy, w jakiej formule my do tego tutaj jeszcze podejdziemy, bo też nie chcemy jakby tam niczego jakby zadrażniać, natomiast musimy się w jakiś sposób obronić, tak? Bo dobre imię tego domu zostało w jakiś sposób naruszone, czy nawet zniesławione, bo akurat DPS w Szczurkowie, pomijając, nie wiem, nieznane nam jakby stosunki tam między pracownikami a pensjonariuszami, rozwija się w sposób naprawdę bardzo dynamiczny. I to, co było jeszcze 10 lat, 12 lat temu, każdy z nas tam widział, bo większość z nas tam też to oglądała, a dzisiaj to rzeczywiście tym domem my mamy prawo się chwalić. Musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy pani Lidia Staroń, która też miała się tą sprawą zająć, pani senator, została zaproszona, żeby pokazać, jak wygląda druga strona tego medalu. Myślę, że tutaj zastanowimy się nad tym, czy pani Jaworowicz też nie zaprosić, prawda? Niech przyjedzie, niech obejrzy, niech zobaczy, jak to wszystko wygląda od środka. Bo w tamtym momencie jakby nie... Ekipa nie została wpuszczona do pomieszczeń. Tak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy. No i szanowni państwo, jeszcze tak wracając jakby do tych problemów oświaty, to sami widzicie, że jakby rozdział tych klas, czy połączenie klas w liceum ogólnokształcącym, to jest jakby takim tylko małym problemikiem w stosunku do problemów całej naszej oświaty w powiecie. I tak jak tutaj mówiłem, wyrażam taką też wolę i opinię i naprawdę chęć, żebyśmy wszyscy w tej materii, szczególnie oświaty i dróg, usiedli wspólnie razem, przedyskutowali to po tym już, po otrzymaniu budżetu z tymi propozycjami dyrektorów. Będziemy wiedzieli, jaka to jest kwota konieczna do tego, żeby ten budżet domknąć i będziemy próbowali coś z tym zrobić. Myślę, że pomysły no będą jakieś, tak? Bo nie mam innego wyjścia, bo jeżeli my tego budżetu nie zamkniemy, no to miejcie państwo świadomość, że no wchodzi komisarz, krótko mówiąc, i on robi porządek za nas. No i tyle wszystkiego. My będziemy tam sobie siedzieli, administrowali, natomiast nie będziemy mieli wpływu tak naprawdę już na nic, bo będzie musiał być bezwzględnie, zresztą i teraz musi być, tak, realizowany ten budżet, ale jeszcze my tutaj tak jako cywile, że tak powiem, mamy taką empatię dość dużą do naszych jednostek i staramy się im bardzo mocno w tym pomagać. Co oczywiście ja też obiecuję tutaj w imieniu zarządu, w imieniu myślę Rady całej, bo wszyscy państwo macie wgląd w budżet i będziemy starali się jak najlepiej no, naszą wiedzę, nasze doświadczenie wykorzystać, żeby tę naszą oświatę uratować, krótko mówiąc, w powiecie bartoszyckim. I ja jeszcze raz tylko chciałbym bardzo serdecznie podziękować również zespołowi pracującemu nad tą kwestią, na czele z panem Grzegorzem Monkiewiczem, dyrektorom, że naprawdę postarali się dotrzymać słowa i to uczynili, bo do uzgodnień z maja w zasadzie zmiana nastąpiła tylko w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. I stąd na tej komisji był temat tego ośrodka, a nie w formie jakichś tam, nie wiem, obrażania pana dyrektora czy kogoś, bo ja dopóki byłem na komisji, to takich słów nie słyszałem. I to też nie chodziło o to. Chodziło o to tylko, że przedstawiona nam została sytuacja, że w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i w PCR jest właśnie ta najtrudniejsza sytuacja z zabezpieczeniem, że tak powiem, płac netto, krótko mówiąc. I tutaj będziemy starali się jako zarząd, jako powiat po prostu państwu pomóc. No i potem rozwiązać problem już w całości. Taką mam nadzieję, że tutaj wszyscy się z tym zgodzimy, że państwo, panowie właściwie, widzicie, szkoda, że nie ma jedna kobieta, pomożecie nam w tym wszystkim, bo to jest nasza wspólna sprawa tak naprawdę. Wam zależy, nam zależy, myślę, że dyrektorom zależy, rodzicom zależy, żeby to kształcenie było jak najbardziej takie no, najlepsze, tak? Żeby rzeczywiście absolwenci naszych szkół mogli się dostawać do renomowanych uczelni. Ja jeszcze tylko tak wrócę do tej elitarności tego naszych szkół. Szanowni państwo, to moje słowa z tego wywiadu zostały troszkę zniekształcone, bo ja mówiłem o elitarnym liceum ogólnokształcącym. Ale elitarnym w tym sensie, że liceum, czy licea ogólnokształcące generalnie kształcą, no jakby przyszłe kadry takie, które mają rzeczywiście... Przygotowują do studiów. Tak, mają nami gdzieś tam w przyszłości dowodzić, mają być tymi menedżerami, myślicielami, naukowcami i tak dalej, no bo po to jest to ogólne wykształcenie, tak? Oczywiście wszystkie średnie szkoły, no znamy też naukowców fantastycznych po zawodówce, średniej szkole i tak dalej. Nie będę tutaj już wymieniał. Ale już dajmy spokój tej elitarności. Chodzi o to, żeby wyniki zdawalności, powiedzmy matur, a potem egzaminów na studia były jak najlepsze, nie tylko w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach, ale we wszystkich naszych szkołach. I tego sobie życzmy. Także ja bardzo raz jeszcze serdecznie dziękuję państwu za tą dzisiejszą debatę, bo tak ją nazwijmy, która nam jakby pokazała, że...
prawie że w spokoju ducha możemy bardzo poważnie zastanawiać się nad bardzo poważnymi problemami. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Olejnik prosił jeszcze głos, więc proszę bardzo. Mam wielką satysfakcję, że pan starosta w końcu przyznał nam rację, że kolanem dopchaliśmy ten wniosek, żeby dyrektorzy mogli przedstawić swoją sytuację, bo gdyby tego nie było, proszę Państwa, byśmy dzisiaj nie wiedzieli nic, a tak wiemy bardzo dużo. Może godzinę temu byśmy poszli do domu na grzyby, czy na ryby, czy odpoczywać, a teraz dzięki Państwu dyrektorom mamy ogląd sytuacji i za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. I cieszę się, że Pan też stwierdził, że telewizja, która tu przyjechała, to też nie za bardzo mówi prawdę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Zduniuk, proszę uprzejmie. Proszę Państwa, jeszcze jedno zdanie. Chciałbym doprecyzować jeszcze jedną rzecz, ponieważ tu padł taki wniosek, aby od drugiego semestru, tak, w szkole Żeromskiego były trzy klasy, czy tam trzy oddziały, a w związku też chciałbym, żeby pan starosta się wypowiedział, czy to będzie rozpatrywał na zarządzie, czy na sesji, bo to są dosyć ważne rzeczy, to padło, to trzeba to wyjaśnić. To jest jedna rzecz, tak podsumowując to wszystko, a jeszcze jedną rzecz Państwu dodam do tego, ja niejednokrotnie mówiłem, czym się powiat powinien zająć. Trzy podstawowe rzeczy, szpital, oświata i drogi. I na tym koniec. Zobaczcie Państwo, nam tylko przyjdzie jeszcze jedna sprawa dotycząca szpitala. Słuchajcie Państwo, ja akurat co do szpitali to mam trochę doświadczenia, bo współpracowałem ze szpitalem w Biskupcu i wiem jak to jest. I na tym bym swoje wystąpienie zakończył. Dziękuję. To ja się tylko dopowiem w takim razie, jeśli tutaj pan Ryszard mówił o tym szpitalu, oczywiście, że to są trzy rzeczy, którymi powiatak de facto zajmuje się tylko i wyłącznie tymi sprawami, bo to są główne podstawowe zadania faktycznie powiatu. No i wszędzie brakuje środków, więc miejmy tego świadomość. Powiat, ja czasami się zastanawiam, na przykład, jeśli chodzi o szpital, czy nie powinno prowadzić to, organem prowadzącym nie powinien być, powiedzmy sobie, miasto, bogate miasto, tak? Czy też jakby jakaś taka spółka samorządowa, która mogłaby w całości też ten szpital prowadzić. No jest wiele pomysłów, albo też Skarb Państwa, no więc tutaj jest kwestia i te rozwiązania są na rządzie też, jak w tej chwili wiem, przedstawiane i dyskutowane. Także wracając jeszcze tylko do tej rozdziału klas, no myśmy podjęli na zarządzie, jak Państwo pamiętacie, że ta liczebność klas, która tutaj była przedstawiana, jest niezwykle konieczna do tego, żeby jeszcze utrzymać w ryzach możliwość finansowania szkół. I my zaznaczyliśmy, że najlepiej, gdyby to były szkoły klasy 32, a minimum 28-osobowe. No i średnio mieścimy się w 29. No przecież słuchaliście Państwo informacji pana dyrektora, więc tak to wygląda i jest nieźle. No, to, że w jednej szkole jest 36, w drugiej 38, a w drugiej na przykład 28 czy 29, no to już jest trudno, ale to jest taka sytuacja, gdzie średnia pozwalać nam będzie na to, że ta subwencja powinna nam przynajmniej wystarczyć na 90, mówię, nie wiem, 5% płac, bo to jest najważniejsze w tej chwili, żebyśmy to mogli zabezpieczyć. Będziemy się oczywiście pochylać tutaj na tym, tak jak mówię, no jest sytuacja z subwencją na koniec stycznia, no już z tą bardzo dokładną, więc jeśli pozwoli nam to zrobimy, ale chcę też jasno powiedzieć, że za organizację szkoły, za realizację budżetu odpowiadają dyrektorzy. I to dyrektorzy będą decydować, czy ich będzie na to stać, żeby takie klasy otworzyć, czy nie. Bo my, jeżeli będziemy mieli środki, to proszę bardzo, umówimy się z dyrektorami i dołożymy. Jeżeli tych środków nie będzie, no to nie dołożymy, no bo po prostu ich nie będziemy mieli. I trzeba będzie przeżyć w tych klasach 36-osobowych. No myśmy tak dotrwali do matury w Ogólniaku. No 34 osoby było na koniec. No słuchajcie. I też pokończyliśmy studia i renomowane uczelnie. I jakoś zobaczcie, mamy się dobrze, żyjemy odpukać długo. No więc oczywiście inne czasy. Tak jest, to jest prawda. Razem z panem starostą kończyliśmy maturę z panią Moniką. Ale szanowni państwo, tak jak tutaj ustaliliśmy, że razem będziemy się nad tymi sprawami po prostu pochylać. I ja trzymam też państwa jakby za słowo, że to nie tylko jest akcja, powiedzmy, bo dzisiaj można było porozmawiać i była debata, tylko że to będzie jakby stałym takim komponentem naszych spotkań. I o to właśnie nam chodzi.
ale to nie musi być na sesjach, bo są pewne szczegóły, są rzeczy, które są gdzieś tam handlowo zabronione, RODO i tak dalej. Warto o tym mówić na komisjach, na spotkaniach takich jak w tym gronie, prawda, które możemy zorganizować sobie w razie potrzeb. A potrzeby są, więc będziemy to robili. Także tak to mniej więcej wygląda z naszej strony. Myślę, że panowie tutaj to potwierdzicie i będziemy pracować. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa słowa chciał pan wicestarosta powiedzieć. Pan starosta tutaj zachęcił do współpracy. Ta współpraca już jest i widzi pan, panie Mirku, dzisiaj pan tu mówi, że to pana zasługa. Sesja się odbyła zgodnie z porządkiem. Wniosek nie był potrzebny. To, co na początku zostało odrzucone, bo wszystko było zawarte i było zaplanowane. Jeśli dyrektorzy taką wolę wyrażą, mogą w tym punkcie... Więc... dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że wyczerpaliśmy już porządek obrad, ja jeszcze raz dziękuję serdecznie dyrektorom szkół, panu Grzegorzowi Monkiewiczowi, wszystkim radnym. Zamykam 16. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego.